18 lipca. Pewnie, że nie. Chciałam sobie odbić na Jolce, zemścić się za okazywaną mi obojętność. Niech poczuje, jak to jest. Człowiek kona przywalony problemami, a przyjaciółka proponuje mu wizytę w przychodni i jeszcze nalega, by kontrolował emocje. Myślałam, że poczuje satysfakcję, zwaną przez niektórych słodyczą zemsty. Że mi ulży, tłumaczyłam się Jolce. Dręczona wyrzutami sumienia zadzwoniłam jeszcze tego samego dnia, ale Jolka nie podnosiła słuchawki. Dziś wieczorem zaskoczyłyśmy ją w mieszkaniu. Na początek udawała, że nie żyje, ale zdradziły ją szmery w okolicy wziernika. Nie masz wyboru, zadudniła na całą klatkę schodową Ewka. Otwieraj, wiemy, że tam jesteś. Jolka odryglowała wszystkie cztery zamki, po czym ostentacyjnie poczłapała do kuchni. My za nią. Usiadłyśmy naprzeciw siebie, a ja od razu przeszłam do konkretów. Dlaczego wcześniej nie powiedziałaś, że moje rady tak cię denerwują? Nie jestem asertywna, nie umiem tak prosto w twarz. Wczoraj umiałaś. Wkurzyłam się, pocieszałyśmy cię cierpliwie całe cztery dni, a ty naskoczyłaś na Ewkę. Pomyślałam, że ktoś wreszcie musi ci pokazać. I pokazałaś. Jolka otarła dużą, ciężką łzę, leniwie spływającą po policzku. Zrobiło mi się jeszcze bardziej głupio. Patrzyłam w podłogę, gryząc koniuszek kciuka. Chciałabym to jakoś naprawić. Odezwałam się po długiej, bardzo długiej chwili. W porządku. Wyciągnęła mokrą od chusteczki dłoń. Każda z nas trochę zawiniła. Ja, ty, może nawet ty, Ewka. Bo gdybyś wtedy zadzwoniła do mnie, choć wiem, że i tak nic by to nie dało. Dobra, zmieńmy lepiej temat. Jestem za, podchwyciłam. To co właściwie robisz na wakacjach? Nie wiem. Po rozstaniu z Wiktorem runęły mi wszystkie plany. Jeszcze chwila i Jolka znowu się rozklei. Trzeba opanować sytuację. A co z pracą? Nic. Ta chałtura, załatwiana przez Wiktora, jest nieaktualna. Z wiadomych względów. Nie ma czego żałować. Walczyłam dalej. Tylko byś się wymęczyła w mieście. To miało być nad morzem, w superośrodku. Oczy Jolki podejrzanie się zaszkliły. Ale wiesz, jakie jest nasze morze. Brudny piasek i plamy oleju na lodowatych falach. Malina, doceniam twoje wysiłki, ale może zmienimy temat? Bardzo chętnie. Tylko o czym tu rozmawiać? Dolar spadł. Wtrąciła Ewka, do tej pory milcząca niczym grób. Szałowo, skwitowała Jolka. A ja się wyprowadzam. Podjęłam ostatnią próbę. Wiem, a kiedy? Za dziesięć dni. Szukasz kogoś na swoje miejsce? Myślimy nad tym, wsparła mnie Ewka. Na razie podjęłyśmy decyzję, że trzeba się rozejrzeć. Ale dopadło nas tyle problemów, że nie sposób było się skupić. W dodatku nadal łazimy za pracą. To znaczy podjęłyśmy decyzję, że trzeba zacząć łazić. Może jutro. 19 lipca. Trzeba by wreszcie zacząć. 21 lipca. Teraz to już naprawdę nie przelewki. Od jutra zaczynamy. 22 lipca. Miałyśmy zacząć, ale wstałam za późno. Wszystko przez pogodę. Niekorzystny biomet. Co można robić w szary, deszczowy letni wieczór? Można napisać ogłoszenia odsunęła Jolka. Albo posiedzieć przy jednym małym, rzuciła Ewka. Więc siedzimy przy jednym dużym na spółkę. Wyjdzie taniej. Miałam dziś rozmowę o pracę, oznajmiła nam Jolka. Potrzebowali trenerów z komunikacji interpersonalnej. Przychodzę do biura, pokazuję CV, opowiadam o sobie. Facet wysłuchał i pyta, czy mam skończone warsztaty z psychoterapii. Odpowiedziałam, że nie, bo nie chcę być terapeutką. Poza tym to drogie warsztaty. Wolałam inwestować w znajomość niemieckiego. I co on na to? Stwierdził, że potrzebują kogoś z przygotowaniem terapeutycznym, a ja jestem nieukształtowana. Same studia i wolontariat na obozach nie wystarczą. Więc go pytam, jakie warsztaty by mi polecił. Wiecie, co odpowiedział? No, cytuję: Nie mogę pani niczego polecić, bo gdybym to zrobił, mogłaby pani oczekiwać, że później panią zatrudnię, a tego obiecać nie mogę. A ja tylko prosiłam o wskazówki. Rane co za podejrzliwość, jakiś psychol, kiedyś psychoterapeuta, a teraz szef fabryki szkoleń dla menadżerów. Co teraz zrobisz? Zapytałam. Zaszaleję i zamówię jeszcze jedno. Wprawdzie zostały mi w portfelu dwie dychy, ale mam to głęboko. No, no, szykują się zmiany. 23 lipca. Zaczęłyśmy wreszcie szukać. Ewka przyszła do mnie koło drugiej i wzięłyśmy się za pisanie ogłoszeń. Niełatwa sprawa. Trzeba przemyśleć treść, przygotować papier, ustawić drukarkę. Wyszło, że nie ma tuszu, więc będzie odręcznie. Napisz, przyzwoite mieszkanie do wynajęcia dla dwóch osób. Przyzwoita to może być scena w filmie, skrzywiła się Ewka, a nie mieszkanie. Dobra, skreślone. Ale dodałabym pilnie, mamy cztery dni. Coś to, jak napiszesz pilnie, będą narzekać na każdy detal. Po prostu do wynajęcia i tyle. Nie śpieszy ci się, masz czas. Powiedzmy. Uśmiechnęłam się z przekąsem. A jeśli nikogo nie znajdę? Wypluj i przydepcz. A jeśli? Będziemy się wtedy martwić. Wiesz, ile to jeszcze godzin? Niewiele. Dobra, piszmy to ogłoszenie, bo już czuję napięcie. Po co myśmy tyle czekały? Czekałyśmy na pozytywny rozwój wydarzeń. – wyjaśniła Ewka. – Który nie nastąpił. – Nigdy nie następuje. Nie znasz prawa, Marfiego. Kromka zawsze spada na ziemię posmarowaną stroną. – Chyba zacznę wierzyć w teorię Anki. – Chyba Jolki. – Nie, Anki! – wymyśliła ją po rozstaniu z Piotrem. Patrząc na swoje walizki wystawione za drzwi, wymyśliła sobie, że świat jest teatrem, na którym gramy z góry ustalone role. Mm, – Nic nowego. – Czekaj. – Wcześniej każdy losuje kartkę z rolą, żeby było sprawiedliwie. Potem się rodzi i zapomina o kartce. Ale w miarę dojrzewania coraz częściej sobie uświadamia, że gra coś, co już dawno ustalono. Próbuje z tym walczyć, zmienić przeznaczenie. Stara się, dwoi, troi, staje na rzęsach. Nic z tego. Nie ma szans. Jeśli dostał rolę nieudacznika, zostanie nieudacznikiem. Wiesz co, Malina, jak tak patrzę na nasz świat... To myślę, że autor sztuki musiał być strasznym pesymistą. Większość ludzi gra rolę nieudaczników. 24 lipca. Ja na pewno. Nie umiałam poderwać przystojnego, znowu nieznajomego. Nie mogę znaleźć pracy, a ostatnio wróciłam do kulinarnych szaleństw. Głównie ilościowych, bo o jakości szkoda gadać. Chleb maczany w oleju. Kilo ryżu z olejem. Sagan kopytek polanych olejem. Zjeść, popić piwem, zwymiotować. Chyba pora odwiedzić gąbkę. Zrobię to jutro. Wszystko zrobię jutro. Ale po co robić dziś, skoro wiadomo, że jej tak się nie uda? 27 lipca. Pojutrze dzień wyprowadzki, a my jeszcze nie zdążyłyśmy wywiesić ogłoszeń. Na dodatek zadzwoniła mama z wielkim rykiem. Malina, dobrze że cię złapałam nareszcie. Nareszcie? Prawie nie wychodzę z domu. Nie możesz odebrać telefonu, kiedy dzwonię? Przecież odebrałam. Odebrałam, odebrałam. Dwa tygodnie dzwonię, a tobie nie chce się słuchawki podnieść. Inne córki to przyjadą, zainteresują się co u starej matki. Nie jesteś stara, próbowałam załagodzić. Nie zmieniaj tematu. Mamo dzwonię do was co tydzień. No jasne, dzwonisz co tydzień, odwiedzasz nas raz na miesiąc i myślisz, że możesz być rozgrzeszona, a ja ci mówię, że nie możesz. Z czego rozgrzeszona? Nie zrozumiałam. Ze swoich obowiązków wobec styranej matki, chorowitego brata i sędziwej babci. Oj, babcia, mocno by się obraziła. Co się znowu stało? Czy musiało się coś stać? Nie mogę zadzwonić od tak, żeby ci przypomnieć o zaniedbanej rodzinie wegetującej na prowincji? Więc nic się nie stało? Nie zaczynaj zdania od więc. Stało się. Otrzymałam list z Niemiec. Od ojca? Od jego nowej żony, poślubionej nielegalnie. Dowiedziała się o moim występie w telewizji i pisze, że jestem niesprawiedliwa. Ja niesprawiedliwa, możesz uwierzyć? Mogę. Zachowałam tę myśl dla siebie. Nie poruszyłam również sprawy występu mamy przed pięcioma milionami spragnionych taniej rozrywki widzów. Dlaczego tak uważa? Pisze, że Edek cierpi na cukrzycę i stąd jego dziwne zachowanie. Możesz sobie wyobrazić? Gdyby napisała, że cierpi na schizofrenię, byłoby mi łatwiej. Czy ty zawsze musisz być taka cyniczna, bezduszna, obojętna? Mamo, trudno mi rozpaczać z powodu cukrzycy kogoś, kto przez piętnaście lat nawet nie zadzwonił na moje urodziny. Współczuję ojcu, ale nie mówiłam o ojcu. Przerwała. Jesteś obojętna wobec mnie, moich cierpień. Nie rozumiem, co ja takiego powiedziałam. Nic, i właśnie o to chodzi. Ja ci opowiadam o swoich problemach, a ty dowcipkujesz. Przecież mówiłaś o cukrzycy ojca, podniosłam głos. Uważasz, że to nie jest problem? To jest problem ogromny. Jak sobie pomyślę, że ty i Irek możecie mieć kiedyś cukrzycę, nie mogę spać po nocach, ale ty tego nie zrozumiesz. Nie wiesz, co może czuć kochająca matka i nigdy nie będziesz wiedzieć, bo u ciebie zamiast serca jest kamień, pełen cynizmu, ironii i obojętności. W normalnych warunkach po prostu odsuwam słuchawkę na bezpieczną odległość i spokojnie czekam. Ale nie tym razem. Nie będę tarczą strzelniczą dla własnej matki. Trzasnęłam aparatem o ścianę. I bardzo dobrze. Po co mi telefon? Po co telefon samotnej kobiecie, która nie ma pieniędzy nawet na abonament? Pięknie, Ewka rozłożyła ręce. Trzeba będzie przepisać ogłoszenia. Podałyśmy twój numer. Możemy przywieźć aparat od ciebie. Przy okazji zajrzymy do. Nigdzie nie zajrzymy, bo nas nie stać. Na małe, małe? Małe, małe to pół dużego i kosztuje połowę, a nie dwie trzecie. Podają tylko znajomi barmani. Na żadne. Koniec żartów. Za drzwiami stoi twarda rzeczywistość i musimy stawić jej czoła. Na trzeźwo. To ja nigdzie nie wychodzę. Przestraszyłam się. Malina, mnie też jest ciężko. Przysiadła na rogu wersalki i spuściła głowę. Chodzi o faceta? Na pewno. Zawsze chodzi tylko o facetów. Nie nazywaj go tak. Nie jest żadnym facetem, jest tomkiem. Dobra, niech ci będzie. Jest nawet kimś więcej, ciągnęła. Jest po prostu super tomkiem. A ja z niego zrezygnowałam. Chyba nie powiesz, że z powodu wróżby. Z powodu wróżby. Przeraziłam się tych łez i zdrady. Ale przecież obie wiemy, że chodziło o Jolkę. Teraz już wiemy, kiedy nam powiedziała o Wiktorze. Ty masz przecież czarne włosy. Pod światło widać brązowe refleksy. Pomyślałam sobie tak: skoro wróżba dotyczy szatynki, to zdrada i łzy czekają mnie latem, bo właśnie latem w pełnym słońcu jestem ciemną szatynką. No i zerwałam. Kiedy? 10 lipca. Byliśmy razem dziesięć cudownych dni, których nigdy nie zapomnę. I o których nic nie wiedziałam, spojrzałam znacząco. Zaczynam wątpić, czy jesteśmy przyjaciółkami. Coś mi się stanie, naprawdę. Ewka wstała i wyszła do kuchni. Klapnęłam na wersalkę, aż strzeliła sprężyna. A niech się wszystko zawali. Co mi tam? Klapnęłam jeszcze raz. Co tam niszczysz? Ewka wyjrzała z kuchni. scenografie do sztuki Upadek Maliny S. Lepiej bierz się za poprawianie ogłoszeń, ale najpierw odwołaj to, co powiedziałaś. Odwołuję i przepraszam, wystarczy. Krótko i konkretnie, ale w obecnej sytuacji nie będę cisnęła o więcej. Ewka zasiadła przy stole i zaczęła zamazywać numery telefonów. Kurczę, już piąta, zaczynam się martwić. Spokojnie, Malina, najwyżej zapłacisz za przyszły miesiąc. Czym? Pomyślimy. Mówisz jak politycy. Pomyślimy, podejmiemy odpowiednie kroki, określimy kierunek działań. Malina, uspokój się, to nie jest koniec świata, to tylko kilka stówek. Których nie mam, zaczęła gryźć kciuk. Ostatnio stale to robię. Jak nie przestaniesz, niedługo zostaną ci cztery palce, upomniała mnie Ewka. Jak się coś nie zmieni w moim życiu, problem braku kciuka będzie mnie niewiele obchodzić. Jestem o krok od szaleństwa. Dobra, skończyłam. Idziemy porozwieszać. Wreszcie wyszłyśmy. Trochę za jasno głupio tak wieszać przy ludziach. Szepnęłam, rozglądając się na boki. Dawaj, taśmę. Przecież nie ogłaszamy usług erotycznych. Szukamy tylko kogoś do mieszkania. Dobra, przyklejona. Poszłyśmy dalej, znacząc drogę ogłoszeniami. Stanęłyśmy przy tablicy dna Anny. Tu damy ze dwa. Przechodzi pełno studentów. Może w sesji, ale nie latem. Zerknęłam na zegarek. Już po ósmej. Co mi kazało tyle czekać? Ewka właśnie mocowała się z taśmą klejącą, kiedy obok nas przeszło dwóch chłopaków. Zaczęli czytać. Odsunęłam się trochę w bok. Malina, nie gap się tak. Dawaj ogłoszenia. Podałam. Bordowa aż po końce paznokci. Jeden z chłopaków, na oko student, zaczął głośno czytać. Mieszkanie do wynajęcia dla dwóch osób. Ty, Jacek, coś dla nas. Od kiedy to mieszkanie? Jak dla was nawet od jutra, uśmiechnęła się Ewka, obiecująco. Daleko? Okolice Starowiślnej, rzut beretem stąd. Drogo? Tylko 450 zł plus czynsz. Macie za to duży pokój z wnęką kuchenną i łazienką oraz masę innych atrakcji. Kiedy można obejrzeć? Zapytał drugi. Najlepiej dziś odparła Ewka. Chcecie adres? Zapisali i powiedzieli, że się zjawią o 11 w nocy. Oby. Poszłyśmy jeszcze nalepić ostatnie dwa ogłoszenia i do domu. Trzeba trochę wyrównać teren. Coś mi się wydaje, że chwycili haczyk, cieszyła się Ewka. Nic nie mów, bo zapeszysz. Wstąpimy na małe? Ale tylko jedno. Była prawie dziesiąta, kiedy zajrzałyśmy do alchemii. Spokojnie wypiłyśmy jedno duże. Trzeba wracać i to już prawie jedenasta. Nie przesadzaj, uspokajała mnie Ewka. Mamy całe piętnaście minut. Dojdziemy w pięć, zostanie dziesięć. Nie wiem, czy zdążę posprzątać w dziesięć minut. Ze mną? Spoko. Zdążyłyśmy. Wyrównać narzuta. Brudne ciuchy i papierzyska do szafy, talerze, szklanki i patelnie, pod podłóżko. Zapalić lampki dla nastroju, rozpylić dezodorant, otworzyć okno, wyrównać włosy, poprawić oko. Jedenasta trzy. masz błyszczyk? Leży koło cukru. Przyjdą, muszą. Dzwonek. Przyszli. Fajnie tu macie. Nastrój ale lampek. Dzięki. Chcecie zobaczyć łazienkę? Otworzyłam drzwi. To jest i łazienka? Super! Odezwał się wyższy chyba Jacek. Ostatnim razem chodziliśmy na prysznic aż do rzaczka. No, przytaknął drugi. Latem jeszcze szczelusik, ale zimą jakżeśmy szli alejami w turbanach nie było człowieka, żeby się nie obejrzał. Wytrzymaliśmy do marca dodał Jacek. I tak długo nie kryła uznania Ewka no, potwierdził kumpel Jacka. W październiku tośmy płacili tylko po stówie. Kiedyśmy znieśli graty, właściciel podwyższył na 200. W grudniu, jak osiedliśmy, wyskoczył z kolejną podwyżką. A w sesji, kiedy człowiek nie ma czasu nawet na sen, a co dopiero na szukanie nowego konta, zażądał od każdego po czterysta. Potem jeszcze kazał nam odgarniać śnieg, sprzątać na klatce i nosić węgiel. Kiedy se zażyczył remontu strychu, żeśmy się wyprowadzili. Ostatnie miesiące przemieszkiwaliśmy na waleta, tu i tam. Ale ile tak można, nie? Pokiwałyśmy głowami. Właśnie, ile tak można? No i szukamy czegoś, jakiejś chaty czy coś, poinformował nas Jacek. Dobrze trafiliście, bo właśnie szukamy kogoś do chaty, podjęła Ewka. Przez chwilę staliśmy w milczeniu, kiwając głowami, że niby zastanawiamy się, myślimy. To jak, Waldek? Odezwał się Jacek. Bierzemy, nie? Umowę jakąś się spisuje, czy na słowo harcerza? Oczywiście, że umowę. Nawet zaraz możemy, a właściciel jutro złoży autograf. No i zabraliśmy się do dzieła. Do pierwszej wszystko było gotowe. Umowa wynajmu od jutra, więc jeszcze podskoczyłyśmy z chłopakami do Zingera, skoro fundują. Siedzimy koło kominka, sączymy piwo, kiwając głowami. Właściwie to nie wiem, zagaił Waldek, jak ci na imię? Malina. To chyba modne imię. E, dlaczego? Oglądałem niedawno rozmowy w toku, wystąpiła taka wytapetowana lufa, starsza, ale może być, i mówi, że ma córkę Malinę. Nie oglądam tego programu, ucięłam. Ja też nie, ale ten odcinek mnie wciągnął totalnie, bo najpierw ta wytapetowana zaczęła dziamolić na męża, że bigamista, a potem nagle wyszło, że jej córka, ta Malina, leczy się u czubków, więc stara w bek, aż się rozmazała. Mówię ci, masakra. Mam nadzieję, że nie widać moich czerwonych uszu. Dobrze, że tak ciemno. Co ty gorączkę masz? Zainteresował się Waldek. Bardzo możliwe. Po tym, co przed chwilą usłyszałam. Na gorączkę najlepsze grzane piwo zamówić ci? Dokończmy najpierw to. Więc dokończamy. Fajna muzyka, prawda? Odezwałam się. Co tak będę siedzieć w milczeniu. Może być. Z Matrixa. Ja tam nie wiem. Rzucił Waldek kiwając się nad kuflem. Nie widziałeś Matrixa? Ja tam takich filmów nie lubię, wyjaśnił. Ale ten jest naprawdę dobry. Próbowałam zachęcić. Dużo walk. Strzelaniny, fajna laska w skórzanych spodniach. Nie ja wiem, może pójdę, ale ja tu filmów nie lubię, nudzą mnie. Raz poszłem, ze trzy lata temu to zasnąłem, tylko szkoda biletu. Nawet na filmy karate nie chodzisz? Na żadne! Waldek upił łyk piwa. No, może czasem na widełko coś wrzucę, jakieś komedie, głupi, głupszy takie coś. Aha! Pokiwałam głową w zamyśleniu. Znowu siedzimy, nie mówiąc ani słowa. Fajną masz fryzurę. Zaczęłam nowy wątek. Fryzura jak fryzura. Tleniłeś włosy? przytaknął. Nie boisz się, że zaczną ci wypadać? Jak zaczną, to przestanę tlenić. Po prostu. Znowu siedzimy w ciszy kiwając się nad kuflami. Masz fajny głos. Tym razem on przerwał milczenie. Ty też, odwzajemniłam się. Taki niski. Od papierosów, pochwalił się. Aha, zerknęłam na Ewkę. Siedziała niby uśmiechnięta, ale jakby nieobecna. Już po drugiej, odezwałam się wreszcie, trzeba by spadać do chaty. Odprowadzimy was, zaofiarowali się. Wracaliśmy w milczeniu. Śliczny księżyc. Podjęłam ostatnią próbę kontaktu. Okrągły, ocenił Waldek. Doszliśmy wreszcie. To co, jutro się możemy zwozić? zapytał Jacek. Koło wieczora będzie dobrze? 29 lipca. Właśnie skończyłam się przenosić do Ewki. Szybko, po części dzięki wielkim mięśniom Waldka i Jacka. W pół godziny załadowali moje rzeczy do starego poloneza, Leszka. Poradzisz sobie? Upewnił się Waldek. Kiwnęłam głową i ruszyliśmy. Niezły ten Waldek, ocenił wprawnym okiem Leszek. Wygląda jak dobrze nadmuchany materac. Tylko bez filozoficznych wynurzeń. Nie jestem w humorze. Przecież nic nie mówię, oburzył się Leszek. Podziwiałem tylko jego muskulaturę. Nie powinnaś przypadkiem odwiedzić doktora Gąbki? Powinnam, ale wyjechał na wakacje. To nie możesz iść do lekarza dyżurnego? Nie każdy skacze z kwiatka na kwiatek. Skąd u mnie tyle jadu? Ja jestem wierna. Przecież chodzi o zwykłe wypisanie recepty, a nie kąpiel w wannie, gdzie gąbka rzeczywiście może się przydać, nie tylko do masażu. Leszek, huknęłam. Znowu skojarzenia? Naprawdę powinnaś się wybrać do poradni. Nigdzie się nie wybiorę. koniec.pl jak, kropka, to kropka. Leszek wzruszył ramionami. Jakoś to zniosę. Ewka na szczęście wyjeżdża. Wyjeżdża? Zdziwiłam się. Nic mi o tym nie mówiła. Bo sama jeszcze nie wie. A ty wiesz? Tak, bo ja załatwiłem jej ten wyjazd, a dokładnie pracę. Gdzie? Lorette de Maer będzie rezydentką. Fajnie. Nagle zrobiło mi się smutno, bo co to za wakacje bez Ewki? Pewnie, że fajnie. Sam chciałem jechać, ale trzeba znać hiszpański. Nie ma szans, żebym się nauczył w tydzień. Może gdybyś spróbował hipnozy? Rzuciłam bez przekonania. Próbowałem, zdradził Leszek. Sześć lat temu, wiesz kiedy? Wiem. Sześć lat temu Leszek poinformował rodziców, że jest gejem. Czy ty zawsze musisz iść za modą? Rozpłakała się jego mama, a ojciec poklepał go po ramieniu i oświadczył. To na pewno można wyleczyć. Spróbujemy wszystkiego: psychoterapii, leków homeopatycznych, akupresury, hipnozy, nawet elektrowstrząsów, jeśli będzie trzeba. Na szczęście dla Leszka do elektrowstrząsów nie doszło. Jego starzy pogodzili się z faktem, że inny już nie będzie. Wreszcie jej się ten hiszpański do czegoś przyda. Nigdy nie miała chętnych na lekcje. Piotr chciał się kiedyś uczyć A właśnie co u niego zapytałam. Nie widziałam Piotra od weekendu w kasince. Odszedł, jak tylko awansował na drugiego menedżera. Powiedział, że musi dbać o wizerunek. Tacy są najgorsi. Kariera. Nie martw się, spotkasz jeszcze swoją połówkę. Sam nie wiem, wzruszył ramionami. Ta cała gadka o połówkach wydaje mi się czasem mocno naciągana. No co ty, Leszek? Przestraszyłam się. Z całej naszej paczki tylko on i ja wierzymy w połówki. Ja w połówki pomarańczy, a on w połówki banana. To dołująca teoria. Leszek zaparkował tuż przed oknem ewki. Dołująca? Zawsze myślałam, że optymistyczna. Gdzieś tam, za górami, za lasami, a może tuż obok, że żyje ktoś idealnie do ciebie dopasowany. Co to właściwie znaczy dopasowany? Przeciwieństwo za luźnego? Zostaw swoje anatomiczne wywody dla kolegów z Hadesu. Malina tobie naprawdę wszystko się kojarzy. A kto wspominał o zaluźnym? Tylko się zastanawiałem nad znaczeniem słowa dopasowane, bo właściwie nie wiem, co to znaczy. Przecież na każdym etapie życia mamy inne poglądy, inne potrzeby i gusta. Jakieś dwadzieścia lat temu zakochałbym się w każdym, kto lubi Indian i Reksia, a nienawidzi skwarków i kożucha na mleku. Ja też! Zdziwiłam się. A teraz? Sama sympatia do Reksia mi nie wystarczy. Mnie również. Musi jeszcze lubić uszatka, kult i powieści Woneguta. W tej kolejności skinęłam głową. Nie myślałaś może o zmianie płci? Co wy tak siedzicie? Ewka zajrzała do środka samochodu. Czekam i czekam. Gadamy o połówkach pomarańczy. Banana, poprawił Leszek. Znowu połówki? prychnęła Ewka. Przecież to straszny kanał. Bo jeśli każdy ma tylko jedną połówkę, to jakie są szanse, że na nią trafi? Może ta już nie żyje, albo uciekając przed samotnością, zadowoliła się na zajmując czyjąś połówkę? Właśnie próbowałem to powiedzieć Malinie. Czyli nie wierzysz w teorię połówek? Wierzę, ale troszkę ją rozbudowałem. Leszek poczekał, aż nastawimy uszu i zaczął: Według mnie są trzy rodzaje połówek. Pierwsza to połówka sytuacyjna. Powiedzmy, że wyjeżdżasz na wakacje do Katalonii. Tam spotykasz Miguela, kosmatego barmana w obcisłych, szafirowych stringach z dużą ilością żelu we włosach. Na plaży ideał, plątanina mięśni w panierce z olejku i piasku. Ale ten sam Miguel na tle plant skąpanych jesiennym deszczem przypomina wyblakły, tandetny kwiatek z plastiku. Mnie taki typ zawsze przypomina tandetne kwiaty z plastiku, ale o gustach się nie dyskutuje. A drugi rodzaj połówki? zapytała Ewka. Nadal staliśmy przed samochodem, a moje pakunki cierpliwie czekały w bagażniku, na tylnym siedzeniu, na dachu, pod fotelami, na półce obok apteczki, w schowku i na podłodze. To połówka modelinowa. Spotykasz gościa i myślisz sobie prawie ideał, gdyby tylko lubił griga i zamiast tych okularów w kształcie telewizora rubin, zainstalował sobie soczewki w kolorze trawy. Jeśli będzie mu na tobie zależało, wprowadzi zmiany. I tym samym stanie się prawdziwą połówką. Jest z tym pewien problem. Wiecie, że modelina twardnieje po upieczeniu. Podobnie nasza połówka, wypalona ognistą miłością, staje się dziwacznie oporna na zmianę, zaczyna się buntować. Co ci się znowu nie podoba? Przecież mówiłeś, że mnie kochasz. Jeśli żadne z nas nie ustąpi, Pora zajrzeć do papierniczego po nową porcję modeliny. Leszek zamyślił się na chwilę. Nie przerywałyśmy, czekając na opis trzeciej połówki. O rany ósma, a ja się umówiłem w hadesie. Wypakujmy to szybko. Ruszył do bagażnika. Ja zgarnęłam torby z fotela i podłogi. Ewka zajęła się schowkiem i półką. Nawet nie wiedziałam, że tyle się tego nazbierało. Objęłam wzrokiem ogromną stertę na chodniku. Nawet nie wiedziałem, że tyle się zmieści w Polonezie. Leszek nie krył podziwu. Dobra, wielbłądy formują karawanę i dobra, my marsz. 30 lipca. Odpoczynek po przeprowadzce. Leżymy na zakrzówku owinięte jednym kocem. Czysta woda szkoda, że zimna taka będzie musiała mi wystarczyć. Oświadczyłam z miną męczennicy. Dodajmy do tego samotne tygodnie w nowym mieszkaniu, stres z powodu braku pracy, o obronie i kłopotach rodzinnych już nie wspomnę. Obrazek namalowany fioletową akwarelą na czarnym kartonie. Mam nie jechać? Dorysowanie małego, żółtego słoneczka nic tu nie zmieni. Muszę zmienić karton, wyrzucić czarną farbkę, zacząć wszystko od nowa. Zmiany, zmiany, zmiany. Podsumowała Ewka. 31 lipca. Oczywiście mi nie wierzy, ale ja jej pokażę. Pokażę całemu światu: Jolce, mamie, babci, Ance Leszkowi, Rafałowi. Nie, zaraz wróć. Obcym facetom nie warto niczego pokazywać. 2 sierpnia, piąta rano. Zrobić ci kawy? Dlaczego tak się denerwuje? Przecież to Ewka wyjeżdża, nie ja. Ale szybko, za dziesięć minut mam autobus na dworzec. Może wzięłabyś taksówkę, ja zapłacę. Wiedziałam, że Ewka wydała wszystko na pesety. Nie, muszę choć w ułamku wykorzystać miesięczne. Skończyła dopinać torbę. Raz w życiu kupiłam wcześniej. Zaraz na drugi dzień przyszedł Leszek i oznajmił, że załatwił mi robotę. Mogłam inaczej wydać te sześć dych. Może spróbowałabym go wyjeździć, żeby tylko wykombinować skąś czarną perukę. Nie kombinuj, bo tak zabrniesz, że będę ci musiała nosić do aresztu zupę w słoju. Jest taka kawa? Podała mi kubek, rozlewając trochę na stolik. Wyjdź czasem z chałupy, obiecujesz? Obiecuję, a ty wracaj cała zdrowa i brązowa. To cóż, malinko, koleżanko, magistrantko? Powiedzenie promotora stało się popularne w kręgu moich znajomych. Do września. I wyszła, a ja zostałam sama w pustym, zimnym. Obcym mieszkaniu. 4 sierpnia. Siedzę sama w pustym, zimnym obcym mieszkaniu. Zaraz zaraz przeanalizujmy. Po pierwsze nie siedzę, tylko leżę na tapczanie Ewki. Już drugą dobę, a co do samotności nie jestem sama. Towarzyszy mi pani na ekranie telewizora, dwa pluszowe szympansy i złota rybka. Jeśli dodamy kilka upiorów z przeszłości, jest nas tu spora gromadka. Wykreśliłabym też słowo pusta. Trzydziestometrowa garsoniera, zasiedlona przez dwie ekscentryczne intelektualistki, nigdy nie jest pusta. Biorąc pod uwagę ilość i rodzaj bibelotów, ewki oraz moich lampek, można śmiało zaryzykować określenie postwiktoriańskie techno lub Laura Ashley w fabryce śrubek, a słowo obce nieporozumienia. Mieszkałam tu ponad dwa miesiące. Spędziłam jedną noc, brzmi dosyć dwuznacznie. Spaliłam nie jedną pizzę i wypiłam nie jedno piwo. Czuję się tu lepiej niż w rodzinnym domu, i wreszcie pora na słowo zimna. To się niestety zgadza. W pokoju jest zimno jak na Jowiszu. A od kiedy nie ma Ewki, jest zimno jak na Plutonie. 5 sierpnia. Leżę razem z szympansami w zakraconym zimnym mieszkaniu. Nuda. Wszyscy gdzieś się zaszyli. Ewka wiadomo, Jolka nie wiadomo. Znikła. Leszek pojechał szukać połówek. W końcu go nie zapytałam o ten trzeci rodzaj. Anka rysuje smoki i kosmitów, żeby mieć na czynsz. Rafał. A co mnie obchodzi, obcy facet? Trzeba się ruszyć, gdzieś wyjść. Coś zrobić. Może herbatę? Już zaparzona. Co teraz? Może włączę telewizor? Nie wytrzymam. Jak można nakręcić taki głupi serial? 6 sierpnia. Niegłupi, idiotyczny. Przełączyłam na inny program. Opalona blondynka z kalifornijskim biustem opowiada o spotkaniu z rekinem. Płynęłam, kiedy zobaczyłam szarą płetwę. To był rekin. Płetwa robiła się coraz większa, więc pomyślałam, on się zbliża. To doświadczenie nauczyło mnie szacunku do głębin. Nie mogę. Co za stek bzdur. Już wolę pięknych i zuchwałych. 9 sierpnia obejrzałam kolejne trzy odcinki. Kto pisał ten scenariusz? Facet kręci ze swoją byłą dziewczyną, która po drodze zaliczyła jego tatusia i ma z nim dziecko. Na dokładkę ta dziewczyna jest córką byłej kochanki swojego byłego męża. Dowiedziałam się, od Leszka też ogląda. A dialogi? Możemy porozmawiać? Pyta syn. Matka przekrzywiła głowę i patrzy wzrokiem, który nie wyraża niczego, zupełnie. Porozmawiać? Odpowiada po minucie wpatrywania się w próżnię. O Ridżu. Chodzi o drugiego syna. O Ridżu? upewnia się matka. Tak, spędził dziś noc poza domem. Wiadomość zostaje uczczona kolejną minutą ciszy. Wrócił dopiero nad ranem. Sądzisz, że był u bruk? Chodzi o laskę, która ma dziecko statusem Ridża. A ty, jak sądzisz? Syn przekrzywia głowę i wpatruje się w matkę, niczym tyrannozaurus Rex. Ciekawe, czy spędzili tę noc razem, wyraża swoje zainteresowanie matka. Ciekawe, jak spędzili tę noc, dodaje brat Ridza, i co robili. Już wyobrażam sobie podobną rozmowę w mojej rodzinie. Jest sobotni poranek. Mama w złotym szlafroku delektuje się kieliszkiem białego wina, a jednocześnie pieści wzrokiem kwitnący groszek na balkonie. Mój brat Irek wychodzi z łazienki z fryzurą ułożoną na okrągłej szczotce. Ubrany w obcisły podkoszulek, przegina się, żeby każdy mógł przejrzeć twarde jak beton tricepsy, żadnych zwisów. „Pijesz wino?” pyta mama. Ta przekrzywia głowę i wpatruje się w kieliszek. „Wino? Chciałabym porozmawiać.” „Porozmawiać?” upewnia się Irek, poprawiając loka. „Tak, o malinie.” O Malinie? Dlaczego o Malinie? Nie wróciła na noc. Spędziła noc poza domem? Dziwi się Irek. To ciekawe. Tak, zastanawiam się, z kim ją spędziła. Mama upija długi łyk, zbliżenie na mocne szczęki Irka. Ciekawe, czy była z Rafałem. A może to ktoś nowy? Zastanawia się Irek, napinając kolejne mięśnie, tym razem twarzy. Ciekawe, co robili całą noc. Mama zmysłowo gładzi złoty szlafrok. A jak się układa tobie i tacie? Ostatnio znikacie na całe dnie w sypialni. Tak sądzisz? Uśmiecha się tajemniczo mama, przekrzywiając głowę w drugą stronę. Co tam robicie? pyta Irak. Powiesz mi, mamo? Tajemnicze spojrzenie mamy i napisy końcowe. Dlaczego ludzie oglądają takie turne filmy? Dlaczego ja to oglądam? Na szczęście są jeszcze inne seriale. 10 sierpnia. Właśnie miałam zasiąść do pięknych i zuchwałych, kiedy zadzwonił Waldek. Cześć, mała, Waldi z tej strony. Cześć, Waldi. Jak leci? Powoli. A jak przeprowadzka? Spoko. A u ciebie? Też nieźle. No to fajnie, cześć, odłożył słuchawkę. Zanim zdążyłam porządnie się zastanowić nad sensem całej tej rozmowy, zadzwonił ponownie. To ja, znowu. Poznaję. Tak sobie myślę, zrobił dużą przerwę. Czy byś się nie wybrała ze mną na film? No, no, świeża modelina. Prosto z papierniczego. Do kina? Nie ukrywałam zdziwienia. No, wydawało mi się, że lubisz kino. To jak? Dasz się zaprosić? Rzuciłam wzrokiem na pusty portfel, a potem urządziłam krótką wycieczkę w przyszłość. Najpierw pójdziemy do kina, potem na piwo, potem może na dyskotekę. Waldi się zakocha, a ja wykorzystam go jak modelinę, którą zalepię puste miejsce po rafale i przystojnym nieznajomym. Źle. Zakocham się, wpadnę, a reszta jak w opowieści Jolki o młodym jurnym. Też źle. Postawię sprawę jasno i uczciwie. Niestety za późno. Słuchaj Waldi, zaczęłam. Jesteś fajnym chłopakiem z obiecującą przyszłością, a ja. cóż ja? Worek problemów. Prawdziwa puszka Pandory. Chciałem cię tylko zaprosić do kina, odezwał się Waldek. A ty mi tu o puszkach. Przecież nie lubisz kina, zaczęłam się tłumaczyć. Skoro tak się poświęcasz, to znaczy, że ci się podobam. I co w tym złego? Nic, tylko. Tylko, że prostak, jak ja, nie ma szans, to chciałaś powiedzieć. Pewnie se myślisz, przystojni, a ten Waldi, ale głupi jak materac, więc lepiej go otrzymać na odległość teczki. Wcale tak nie myślę. Nie chodzi do kina, nie wie o puszkach z Pandory. Ciągnął Waldek. Czujesz się lepsza, mądrzejsza niż Walduś Cebula z Potolkusza, co? Ale marzysz o wielkiej miłości, ale nie z przygłupem. Nie marzę o żadnej miłości, jasne. Potem spotykają się takie i nadają o tolerancji. Nic bardziej nie upokarza niż ta wasza tolerancja. Nie jestem tolerancyjna. Tyle udało mi się wcisnąć, bo Waldek mówił dalej. Nie jesteś, bo jakbyś była, to byś poszła do tego kina, a jakbyś nie chciała ze mną chodzić, to byś powiedziała: Walduś, jesteś fajny chłop, ale kocham innego. Właśnie to próbuję ci powiedzieć, wrzasnęłam. Zależy mi na kim innym. Może to nie miłość, ale. Umówiłaś się z nim na weekend? Nie. Masz czas? Mam. Co ci szkodzi iść ze mną do kina? W sumie ma chłopak rację. Co mi szkodzi? Nie wiem, a ja wiem. Po prostu nie chcesz zadawać się z plepsem. Pleps jest fajny na obrazach brojgla i niech tam zostanie, co? Znasz brojgla? Zdziwiłam się. Osobiście to nie, zażartował. Ale obrazy znam. I Broigla i moneta, i poloka. Zanim zdałem na AWF, żyło się zrobienia kopii. Nacykał się człowiek tych Pikasów i innych, ale najlepiej lubiłem broigla. Niesamowite! Widzisz, teraz się przyznałaś. Dla ciebie jestem Waldi Materac. Można se z nim uciąć pogawędkę w knajpie, można go zaprząc do noszenia klamotów i na tym koniec. A jak nagle wyszło, że kojarzę paru malarzy, od paru podziw. Niesamowite! zaczął naśladować mój głos. Masz w zanadrzu jakieś inne sztuczki? Może umiesz żonglować nogami? Przerwał na chwilę. A ja? Co mogłam powiedzieć? Szkoda, Malina, odezwał się znowu, wzdychając. Naprawdę cię polubiłem, ale pora wracać na swoją półkę, nie? Nic, trudno. Żył se niepodetne. To co? Powodzenia w życiu. Odłożył słuchawkę, a mnie zrobiło się strasznie głupio. Może Waldek ma trochę racji? Może ja naprawdę szufladkuję ludzi? Nieprawda, po prostu Waldi mi się nie podoba. Nic na to nie poradzę, że nie przepadam za gośćmi, którzy pół życia spędzają na siłowni i w solarium. A jednak czuję się winna. Podenerwowana. Muszę się zrelaksować, zapomnieć. Tylko jak? Włączę sobie telewizor. Przecież zaraz jest ten durny serial. 14 sierpnia. Nadal oglądam pięknych i zuchwałych. Poza tym zaliczam każdy teleturniej i talk show. Jestem na bieżąco, jeśli chodzi o wiedzę, kto z kim, gdzie i kiedy. Ale taka wiedza wymaga ogromnych nakładów czasowych. Nie mam kiedy porządnie wysprzątać. Na razie wyćwiczyłam się na tyle, że potrafię przyrządzić gorący kubek w czasie przerw na reklamy. Ale już sprysznicem nie wyrabiam. Muszę nad tym popracować. 16 sierpnia, śniła mi się Ewka. Od razu sobie przypomniałam, że mam wychodzić z domu. Ale kiedy? Muszę zrezygnować z niektórych programów. Jutro spróbuję. Muszę coś kupić do jedzenia. 17 sierpnia. Wreszcie wylazłam z nory, mrużąc oczy niczym kret. Zaraz skręciłam w boczną uliczkę, gdzie stał supermarket. Nie wiem, czy osiedlowy sklepik z jedną znudzoną kasierką i trzema koszykami zasługuje na takie miano, ale niech mu będzie. Wlazłam do środka i z miejsca kupiłam dwadzieścia osiem zupek chińskich w siedmiu smakach. Na każdy dzień tygodnia inny smak. Urozmaicenie. Właśnie spożywam jedną z zupek – pieczarkowa z aromatem leśnych grzybów – i oglądam mój serial. Nie, nie wciągnęłam się, mam dystans. Po prostu lubię się pośmiać z drewnianego aktorstwa i pomysłów szalonego scenarzysty. 18 sierpnia. Niesamowite. Ten scenariusz pisze kilka osób, czterech szalonych scenarzystów. 19 sierpnia. Z drugiej strony, co w tym dziwnego, jedna osoba nie miałaby szans zapamiętać wszystkich splotów akcji. O tworzeniu nie wspomnę. A jest co zapamiętywać. Ta blondynka bruk spodziewa się kolejnego dziecka, tylko jeszcze nie wie, czy je ono będzie. Może Ridża, a może jego ojca. Moim zdaniem to będzie dziecko Ridża. – obstawiał Leszek. – Właśnie wpadł, żeby sprawdzić, czy żyje. Ładna mi troska. Przez dwa tygodnie mogłam już puścić soki w wersalkę. – Ridża? – zapytałam niczym postać z serialu. – Nie ma innej opcji. Tylko dziecko Ridża może pchnąć akcję do przodu. Poza tym zobacz sama. Bruk ma już dziecko z Erykiem, który nadal oficjalnie pozostaje jej mężem. Gdyby urodziła mu drugie dziecko, pruderyjna widownia amerykańska mogłaby nie zaakceptować ich rozwodu, a rozwód jest konieczny, bo niczego nie da się już wycisnąć z ich małżeństwa. Coś się musi zmienić. Dlatego stawiam na Ridża. Wszystko się wyjaśni, jak urodzi czyli za jakieś trzydzieści odcinków. 20 sierpnia, Leszek też uważa, że powinnam wyjść czasem z domu. Jesteś blada jak dżdżownica, na dodatek dziwnie apatyczna. Może to depresja z braku słońca? Powinnaś więcej się ruszać. Prawdziwe, błędne koło. Źle wyglądam i podobno mam depresję. Powinnam wychodzić na świeże powietrze. Ale ponieważ źle wyglądam i mam depresję, brak mi sił oraz motywacji, żeby wynurzyć się na powierzchnię. W rezultacie coraz gorzej wyglądam, mam coraz większą depresję i coraz bardziej zagrzebuję się w mieszkaniu. Muszę to zmienić. Jeszcze dziś. Właśnie wróciłam ze spaceru po rynku. Zahaczyłam przy okazji o sklep z herbatami. O, kupię sobie coś chińskiego, co mnie pobudzi do życia. Z żeńszeniem. Wzięłam pięć deka zielonej i drugie pięć jakiejś energetyzującej mieszanki prosto z zielonych stoków Japonii. Do tego dwa cukierki z żeńszeniem. Razem czterdzieści trzy złota poinformowała mnie brunetka uczesana na Chinka. Dopiero kiedy wyszłam ze sklepu, Uświadomiłam sobie wysokość kwoty. Prawie pół setki za dziesięć deka herbaty. Do końca miesiąca zostało mi siedem złotych. Nagle poczułam, że świat mnie przerasta. Muszę jak najszybciej wrócić do domu, gdzie jest może chłodno, ale bezpiecznie i całkiem przytulnie. Gdzie czekają na mnie dwa szympansy, złota rybka, kilka upiorów z przeszłości oraz znajome twarze z pięknych i zuchwałych. 23 sierpnia. Dziś policzyłam wszystkie produkty nadające się do zjedzenia. 21 zupek chińskich w siedmiu smakach. Kilo przyschniętych ziemniaków. Jeden przedwczorajszy chleb. Cztery malinówki. Jedna nadgryziona. Dwie kolby kukurydzy. Puszka kawy Inka. Pół litra kefiru. Będzie to ziemniaków. Spory woreczek mąki. Lekko trąci, ale chyba działa. Dziesięć deka energetyzujących herbat, ze względu na cenę stosować dawki aptekarskie, pięć wielkich słoików kompotu z gruszek, spożyję w ostateczności. Lepiej niż Robinson Crusoe no, może miał większy wybór owoców i warzyw. To znaczy, ja też nie mogę narzekać parę metrów za śmietnikiem rośnie zdziczała jabłonka. 27 sierpnia. Oszczędzam energię i nie wychodzę z domu. Uciekam w świat darmowej rozrywki. Na maksa wciągnęłam się w pięknych i zuchwałych. Dobrze, że akcja toczy się tak powoli. Mogę w międzyczasie układać pasjans, golić nogi, przeglądać czasopisma. Kupiłam za ostatnie siedem złotych. Albo robić wszystko naraz. Właśnie sobie przypomniałam, że mam dziś urodzinę. Z tej okazji zjadłam dwa gorące kubki o smaku homara i popiłam filiżanką mojej drogiej japońskiej herbaty. Jak szaleć, to szaleć. 29 sierpnia. Bruk, ta blondynka, co się spodziewa dziecka, postanowiła, że zadzwoni do matki. Porozmawia, może nawet odwiedzi ją w Paryżu. Po filmie postanowiłam i ja zadzwonić do mamy. Może ją nawet odwiedzę. Cześć, Irek. Cześć, siostra. Sto lat z okazji urodzin. Zegar tyka. Cyka, ale jakby ciszej niż rok temu. Uaktywnij się, jak przekroczysz trzydziestkę, oznajmił tonem eksperta. Dzięki za słowa otuchy. A co u ciebie? Znowu nie dostałem się na studia i jadę do Niemiec, do ojca. Na zawsze? Przestraszyłam się. Nie, zarobię tylko na cinqueczęto. Na poważnie? A poważnie to wrócę w przyszłym roku na egzaminy wstępne. Muszę się gdzieś przyczaić inaczej zagarną mnie do woja. Ojciec cię zaprosił? Ojciec jeszcze nic nie wie. W ogóle ma lekką korbę z powodu tej cukrzycy. Więc po co chcesz mu się zwalić? Nie chcę, ale jaki mam wybór? Albo szalony ojciec, albo brązowe buty dla całej grupy. To kiedy jedziesz, Irek? Przełknęłam ślinę. Człowiek nawet nie wie, jak silna więź łączy go z bliskimi. Dopiero kiedy ci bliscy odjeżdżają, sznurek się naciąga i nie chce puścić. Jutro. Mam już bilet. Poradzisz sobie. Pieniądze masz? Po co pytam, przecież nie mogę mu nic pożyczyć. Nie martw się, tak malina, wszystko gra. Ja tam nie jadę w ciemno. Żona ojca to równa babka. Wiesz, że napisała list? Miała trochę żal do mamy o ten program, ale to właśnie ona mnie zaprosiła. W sumie obca facetka. Nie, żebym coś miał do ojca czy jego cukrzycy. Umilkł, jakby czekał na to, co powiem, a ja szukałam odpowiednio wzniosłych słów. To już zaraz jedziesz, odezwałam się wreszcie. Nawet się cieszę, bo przedwczoraj sąsiad zaczął remont. Ładuje wiertarą na okrągło. A mama jak reaguje? Na sąsiada? Na twój wyjazd. Udaje obojętną i trochę obrażoną. Odbija sobie na sąsiedzie. O, właśnie przyszła. Dać ją? Daj. To co, Irek, będziemy się żegnać? Duża buźka i trzymam kciuki. Nie zapomnij polskiego. Nie zapomnę. Obiecasz mi coś? No? Będziesz się zamartwiać, góra, dwie godziny dziennie. Słowo? Spróbuję. To cóż, Malinko, siostro magistrantko, do miłego? Nie zdążyłam odpowiedzieć, bo mama przejęła słuchawkę. Usłyszałam tylko, jak poprawiła Irka mówi się do zobaczenia, a potem huknęła mi prosto w błonę bębenkową. Nareszcie się zainteresowałaś domem i rodziną. Nie wiesz, co ja tu przeżywam? Wyobrażam sobie, nie też będzie się tęsknić za Irkiem, nawet jeśli czasem mnie wkurza. Tego nie można sobie wyobrazić. To trzeba przeżyć. Ten haberek spod czwórki nie ma litości. Wierci już trzeci dzień. Słyszałam, nie zdążyłam dodać, że od Irka. Skoro ty słyszysz przez telefon, to co my mamy powiedzieć? Koszmar, przyznałam. Słowo koszmar to eufemizm. Co dziesięć minut borowanie i tak codziennie od ósmej rano do siódmej wieczorem. Wiesz, ile można wywiercić dziur? Jakieś sto otworów, podała. I to wszystko na jednej ścianie oddzielającej nasze mieszkania, a konkretnie pokoje gościnne. Skąd to wszystko wiesz? Wyliczyłam. Już wiadomo, po kim Irek wszystko liczy. Powiedz mi, Malina, po co Haberkom tyle dziur? Może mają dużo obrazów, zastanowiłam się. A wiesz, co jest najgorsze? Że człowiek musi znosić wszystkie niedogodności związane z remontem, mając jednocześnie świadomość, że nic się u niego nie zmienia. Ale u nas już nie ma czego zmieniać wszystko dokręcone do ostatniej śrubki. Nie przesadzam. Nasze mieszkanie jest zrobione jak leny krawic, tylko z mniejszą fantazją. Nie odwiedzasz nas, to nie wiesz, ucięła mama. A co poza tym ciekawego? Irek odjeżdża, to już ci mówił. Tak. Tyle mu powtarzałam, żeby się wziął do nauki, ale on wolał na komputerze sobie pograć i teraz musi uciekać przed wojskiem. Ciężko westchnęła. Nic mi się w życiu nie udało. Mąż chory na cukrzycę, na dodatek mieszka z obcą, z Niemką, której przodkowie palili nasz kraj. Wyobrażasz sobie? Mamo, nie każdy jest królewną Wandą. Niestety, znowu westchnęła. Żeby chociaż wam się w życiu wiodło, ale gdzie? Inne dzieci sobie radzą. Zahandlują, studia, migiem zrobią, a tu Irek nawet się na AWF nie dostał, a ty studiujesz szósty rok. Twoje koleżanki obroniły się już w maju. Pracę mają dobrą mężów. Które koleżanki? Zdenerwowałam się. A choćby kabatowej córka. Wiesz jakiego ma męża? Co tydzień kupuje teściowej róże, inaczej by obiadu nie dostał, ruskich pierogów. Mamo, po pierwsze, córka kabatowej to nie moja koleżanka, a po drugie, za słowa mnie łapiesz. Chcesz się kłócić? Nie chcę, pytałam tylko o konkrety. Której mojej koleżance tak się niby wiedzie? Na przykład Ance. Studia skończyła. Parę lat temu i nadal nie wyszła za mąż, ale pracę dobrą ma. A po twoim zarządzaniu podobno najgorsze bezrobocie. Wiadomo przecież komu się dostają dyrektorskie stołki? Facetom. A i to po znajomości. Piękne dzięki. To się nazywa wsparcie ze strony rodziny. To będę siedzieć w domu i chodzić na darmową zupę do brata Alberta. Rzuciłam butnie. Chcesz matkę zagnębić. Nie dość, że Irek odpływa w siną dal, jeszcze ty zaczynasz. A tam dołóż mi, do kop Tylko żebyś potem nie musiała występować w przebacz mi. Nie mam potrzeby robienia szopki ze swojego smętnego życia. Wypaliłam i zanim mama zdążyła zaprotestować, odłożyłam słuchawkę. Dwie sekundy później poczułam ogromne wyrzuty sumienia. Irek? To znowu ja. Dasz mi mamę? Nie chcę podejść. Leży i łka w poduszkę. Wspomina coś o pogrzebie. Zawsze to samo. Dlatego powinnaś się przyzwyczaić. Ja to zrobiłem już dawno temu. A jednak wyjeżdżasz. Nie z powodu mamy. Powiem ci coś, Malina. Obawiam się, że w tych Niemczech będzie mi brakować jej trucia, pretensji, szalonych teorii dotyczących facetów, szczęścia i w ogóle życia. Dlatego tak sobie myślę może byś mi ją nagrała na kasetę? Dlaczego ja? Raz, że ja już nie zdążę, a dwa, że tylko ty działasz na nią równie inspirująco to jak? Też mi inspiracja. W pięknych i zuchwałych to się dopiero ludzie inspirują. Na przykład Brooke wymyśliła nowy, kosmiczny materiał. Wszystko z podziwu dla rodziny foresterów, z którą miewa nieustające romanse. Skoro o pięknych mowa, warto by włączyć telewizor. 3 września. Irek wyjechał. Mama milczy. Ewka wraca dopiero za trzy tygodnie. Po Jolce śladu nie ma. Leszek wsiąkł. Ile można rozmawiać z szympansami i złotą rybką? Dobrze, że jest telewizja. 6 września. O niczym nie marzę, nic mi się nie chce, na nic nie czekam, no może na pięknych zuchwałych, o niczym nie myślę. Czy tak wygląda Nirwana? 9 września. Dziś nastąpiło brutalne przebudzenie. Telefon z uczelni. Mam obronę za cztery dni. Próbowałam się dodzwonić całe lato, tłumaczyła się sekretarka pani Józia. Zmieniłam adres, teraz już wiem od twojej matki. Drogie dziecko, co ja tu przeżywam? Termin ustalony, a ciebie nie ma. Nagle wczoraj cud. Wyobraź sobie, oglądam kasandrę i słyszę głos Sergio. Trzeba zadzwonić do jej rodziców. Jakby do mnie mówił. Od razu pobiegłam po książkę telefoniczną. A nie można jeszcze przesunąć terminu? To przecież wypada trzynastego. Malinko, kochana, przecież promotor też człowiek musi odpocząć. Poza tym wykupił już w czasy na czternastego. Nie boi się katastrofy? Ty nic nie wiesz? Doktor Pyziak habilitowany rozbił się na teneryfie. Kiedy? W zeszłym tygodniu. Jak to się rozbił? Na śmierć? Na miazgę, kochana. Skoczył z tego punchi czy Jumpy. Bangi. O, właśnie. Lina się urwała i poleciał biedaczek głową w dół. Całe sto kilo wagi prosto w materac. Aż chlusnęło. Jak to możliwe? Przecież taki materac powinien wytrzymać. Ale nie wytrzymał. I co im Pyziak teraz zrobi? Przestraszyć, co najwyżej może. Taki zdolny człowiek. Taki ambitny i ciągle niezrealizowany. Pani Józia zaczęła się użalać nad Pyziakiem. Co prawda niedobry dla studentów, a w lipcu to już przekroczył wszystkie granice. Oblał trzy studentki w tydzień. Kilku innym odrzucił pracę. A naszej Kasi Prymusce, taki numer wyciął, że szkoda mówić, miała obronę na 10 lipca. Zupełnie jak ja, wykrztusiłam. Właśnie zamiast ciebie, dziecko. I ta Kasia przychodzi na obronę wystrojona jak święty obrazek. Bukiety przytargała pod samiutki sufit. Wchodzi na salę. Tam już komisja czeka, na stole praca. Trzysta stron samych konkretów. Wiesz, jakie prace pisała Kaśka? Profesor to je na kongresach pokazywał. Perełki wydziału i co z tą Kaśką? Ponagliłam. Podeszła do stołu uśmiechnięta, a Pyziak jej mówi, że jej pracą można szyby polerować, bo do ubikacji za twardy papier. Tak jej powiedział? Nie dowierzałam. Pyziak, może był i potwór, ale nie Ham. Tak zaczął. A potem jeszcze gorzej sypnął, że dno, żelanie wody, fałszowanie danych i w ogóle nawet do koloru oprawy się przyczepił, że gówniany. Przez piętnaście minut usta mu się nie zamykały i pewnie dalej by krzyczał, gdyby nie kasia. Coś mu odprysnęła? Zdziwiłam się. Gorzej! Runęła jak martwa. Wynieśli ją do nas, do sekretariatu. Położyli na stole obok bukietów. Mówię ci dziecko, wyglądała zupełnie jak w trumnie. Blada twarz, te lilie, czarny żakiecik. Strach było dotykać. Doktorowi Pyziakowi pewnie zrobiło się głupio. Słuchaj dalej. Po całym tym przedstawieniu profesor podszedł do Pyziaka i mówi: Co pan narobił, kolego doktorze, habilitowany? Było tak krzyczeć? Pyziak na to: Każdego bym dziś oblał. Tak sobie wymyśliłem. A że padło na nią. Miała pecha dziewczyna. No, a profesor? Powiedział, że wyciągnie konsekwencje, ale jak to profesor? Ciało tuła, dusza na Balearach czy innych Hawajach. Odłożył wszystko do jesieni i upiekło się Pyziakowi. Pyziakowi może nie do końca, ale mnie na pewno. Już więcej sobie nie wróżę u babci. Przecież wszystko się sprawdza. 10 września. Wszystko poza tym blondynem czy szatynem. Sama już nie pamiętam. Zresztą teraz myślę o obronie. To już w środę. A co potem? Miała być dorosłość, biały jacht, drogi szampan i Rafał. Oczywiście zakochany. Ale jak zwykle życie nie dorasta do naszych oczekiwań. Wracam do książki, bo za pół godziny mam pięknych i zuchwałych. 12 września. To już jutro, a ja muszę jeszcze przerobić jeden tom, przejrzeć pracę i przypomnieć sobie hipotezy badawcze, wyprasować spódnicę. Wcześniej ją kupić i przy okazji trzy bukiety kwiatów, tylko nie róże. Przy różach dyrektor zadaje perfidne pytania. Kupić trzy butelki walusedu? Wyszukać czerwone majtki na szczęście? Nie, to było na maturze. Jakie majtki trzeba mieć na obronie? Nie wytrzymam tego stresu, tej niepewności. 13 września. Wszystko gotowe. Spódnica, majtki, okazało się, że niebieskie, kwiaty, dalie. Zaraz zamówię taksówkę, bo sama nie dam rady do bukietów. Czy to doświadczenie mnie zmieni? Zostawię jakiś ślad. No już pora. Szympansy, proszę trzymać za mnie kciuki. Wróciłam. Z obrony piątka minus. Ten minus prawdopodobnie za wyraz twarzy. Z pracy pięć. Do dyplomu pięć. Właśnie przejrzałam się w lustrze. Sine powieki, przekrwione gałki, spory zajad w lewym kąciku ust. Pamięta spódnica. Innych śladów brak. Dziś sobie odpuszczę wszystkie seriale. Muszę odespać. 14 września. Dzień jak co dzień. Nic się nie dzieje. Bruk nadal w ciąży. Ja znowu na tapczanie. Dlaczego niby mam coś zmieniać? 15 września. Odwiedził mnie Leszek. Wpadł z nienacka, kiedy śledziłam pięknych i zuchwałych. Urodziła? Już zaczyna. Do środy powinna się wyrobić. Cholera, nie będę przy tym, bo wyjeżdżam. Ty też? Każdy sobie wyjeżdża, tylko ja przyrosłam do fotela. Ewka się załamie, jak cię zobaczy, pocieszył mnie Leszek. Od razu widać, że nigdzie nie wychodziłaś. Wychodziłam. Do sklepików bramia, to się nie liczy. Byłam w rynku dwa razy i na uczelni. Ustalili już termin obrony? Ta na trzynastego. Leszek w pierwszej chwili nie załapał nagle przestał pogwizdywać i przywołał na twarz wyraz skupienia. Który dzisiaj jest? Zapytał podejrzliwym tonem. Piętnasty? To trzynasty już był, skinęłam głową. To jak to? Milczał przez chwilę, aż wreszcie do niego dotarło. Już po? Potwierdziłam, unosząc brwi. Zdałaś? Na pięć, rzuciłam od niechcenia, przełączając kanały pilotem. Takie wydarzenie i nic nie mówisz? Jakie? Nastąpiła spora zmiana faktycznie ze studentki w bezrobotną absolwentkę. Z ogłoszeń nic nie wyszło? Wprowadzili mnie do banku danych cokolwiek to oznacza. Nie oznacza zupełnie nic liczy się tylko bank spermy. Musimy załatwić sprawę inaczej orzekł nagle. Łażąc od firmy do firmy jak Jolka Szukała pracy w poradniach i szkołach, gdzie wiesz jak płacą. Jolka taka naiwna? Zdziwił się Leszek. Nie wie, że niektóre miejsca czekają na znajomych i spadkobierców królika. Umrze babcia, wskakuje wnuczka. Cudowna wiadomość dla kogoś, kto właśnie szuka pracy, a nie zna żadnego królika. Malina, uszy do góry, coś wymyślimy. Leszek poklepał mnie po ramieniu jak starego konia. Ale najpierw sprawa niecierpiąca zwłoki. Telefon. Co telefon? Gdzie leży? zapytał. W szafce obok inki, jak zwykle. Gdzie chcesz dzwonić? Do gąbki? Powinien już chyba wrócić, nie? Leczysz się u gąbki? No, no. Ja nie, ale ty tak. Praca nad obrazem. Odcinek 78. Malinka! Gąbka rozjaśnił uśmiechem swoją zmęczoną twarz. Chciałam przyjść w lipcu, ale pan doktor wyjechał. Musiałem uporządkować pewne sprawy, odpocząć od ludzi, zastanowić się nad życiem. Nie powiedziałam nic. Gąbka przez chwilę obserwował muchę spacerującą po kartach pacjentów. Wreszcie westchnął głęboko i podjął temat. Szykują się spore zmiany, malinka. Nie wiem, czy podołam wyzwaniu, czy jestem gotowy. Aż tak ostro? Niestety, pokiwał głową. Presja. Silna konkurencja? Co? Nie zrozumiał. No mówił pan doktor o presji i wyzwaniu. Myślałam, że chodzi o wyścig szczurów. Czy ja wyglądam na takiego, co się lubi ścigać? Rzeczywiście nie wygląda. Może to tylko letnia chandra. Chciałbym, żeby tak było, posłał nieśmiały uśmiech gdzieś w przestrzeń kosmiczną. Siedzieliśmy tak za dwie minuty. Nagle gąbka się ocknął. — Prawda, nie przyszłaś tu chyba bez powodu. — Jak zwykle przywiodły mnie problemy. — Co tym razem? — Totalny tu wisizm. Na niczym mi nie zależy. Nic mi się nie chce, do niczego nie dążę. Nic mnie nie cieszy ani nie smuci. Mirwana. My, psychiatrzy, nazywamy to chorobą jednobiegunową. — Od kiedy trwasz w tym stanie? Właściwie od początku wakacji, tylko że w lipcu nie zwróciłam na to uwagi, miałam sporo spraw na głowie. Szukanie pracy, przeprowadzka, ratowanie załamanej koleżanki. Nie było czasu rozmyślać nad sensem życia. Teraz też nie rozmyślam. W ogóle nie myślę o niczym. Może trochę o jednym serialu: idiotyczny ale wciąga. A obrona kiedy? Trzy dni temu zdałam, uprzedziłam pytania a gąbki. Na piątkę. Nawet takie wydarzenie nie wybiło cię ze stanu hibernacji? Zastanowiłam się przez chwilę. Wybiło na dwie doby. Akurat zdążyłam kupić spódnicę i kwiaty dla ciała egzaminacyjnego, ale już po obronie straciłam cały napęd. Jak tu dziś dotarłaś? Przycholował mnie znajomy homoseksualista. Gąbka potarł nos, a potem oparł brodę na dłoniach i zerknął z pomiędzy rozstawionych palców. Znajomy gast. No cóż, malinko, powiem tak. Mamy już jakiś zarys. Zarys? Zmarszczył brwi, a potem wykrzesał kolejny, zmęczony uśmiech. A tak. I właśnie temu poświęcimy dzisiejsze spotkanie. Ale leki też będą? Upewniłam się. Będą, tylko najpierw parę słów wstępu. Instrukcja obsługi? Daj mi chociaż zacząć. Przerywasz zupełnie jak twoja mama, umilkł. Skąd pan wie, że moja mama przerywa? Spojrzałam na niego niczym Tyrannosaurus Rex. To się nazywa wpływ mas mediów na zachowanie niewerbalne. Poznałem ją podczas nagrania programu o mężczyznach oszustach. Jest tego dziadostwa ostatnio coraz więcej. Gąbka nie wyszczególnił czego dokładnie oszustw w związkach czy lipnych programów. Oszuści, bigamiści. Widziałam mi, paliłam się ze wstydu. Twoja mama to niezwykła kobieta. Gąbka dziwnie poczerwieniał. Doskonałe połączenie perfekcjonizmu i histerii. Zupełnie jak ta artystka z Alternatyw. Na szczęście nie śpiewa. Gąbka zignorował moją uwagę. Wrażliwa, nawet powiedziałbym krucha. Jednocześnie tak przytłaczająco silna. Umilkł i westchnął, jak ktoś bardzo zmęczony życiem. Chwila, chwila. Czegoś tu nie rozumiem. Gąbka widział moją mamę tylko podczas nagrania i od razu pełna charakterystyka. Powiedziałabym skończony obraz, a ja? Chodzę do poradni ponad dwa lata i jedyne co mamy, to zarysy, mgliste kontury. Jak to możliwe? Widocznie mam złożoną osobowość. Wrażliwa, przyznałam, zwłaszcza przy świadkach płci męskiej. Ale nie przyszłam po to, żeby słuchać o mojej mamie. Racja. Zreflektował się Gąbka. Mieliśmy szkicować. Najpierw parę słów o depresji. Chętnie się dowiem, dlaczego dopadła mnie w środku lata. A jak myślisz, dlaczego? Powinnam się przecież cieszyć, skończyłam studia. Właśnie skończyłaś. Co dalej? Jeszcze nie wiem. Szukanie pracy, nowego celu, czyli niepewność. Stąd lęk przed światem i wycofanie do bezpiecznej kryjówki. Niektórzy tak reagują na duże zmiany, nawet pozytywne. Miałem pacjenta, architekta, który wygrał konkurs na projekt, bardzo ważny konkurs, który mógł zmienić całe jego życie. Dzień po ogłoszeniu wyników przyszedł do mnie, błagając o pomoc. Nagle poczuł pustkę. Czy można tę pustkę jakoś wypełnić? Zasypać lekami, na przykład? Leki mogą co najwyżej sprawić, że nie będziesz myśleć, ale samej pustki, pokręcił głową, nie zlikwidują. A co ją można usunąć? Malinka, myślisz, że gdybym znał odpowiedź, nadal wypisywałbym recepty w obskurnej studenckiej przychodni. Sądziłam, że pan doktor lubi swoją pracę. Też mi się tak wydawało. Gąbka potarł czoło. Ćwierć wieku temu, świeżo po specjalizacji. Marzyła mi się praca w klinice uniwersyteckiej, a wylądowałem w przychodni. Trudno, myślę, trzeba polubić, co się ma. Będę rozmawiał z młodymi ludźmi, wysłuchiwał ich problemów, rozpraszał lęki. Do głowy mi nie przyszło, że praca w przychodni może być taka nudna. Jak przy fabrycznej taśmie. Co kwadrans nowy osobnik. Dzień dobry, nazwisko, z czym mamy problem. Od kiedy lęki, od kiedy depresja, od kiedy bezsenność, i tak codziennie przez lata. Można wpaść w rutynę. Kiedyś marzyłem, że zmienię oblicze psychiatrii, a jedyne, co udało mi się zmienić, to obicia foteli. Gąbka umilkł i spojrzał na moją minę. Też bym wolał inny kolor, ale musztardowe były w promocji. Pewnie pan doktor rozpaczał. Z powodu foteli? zaśmiał się Gąbka. Nie jestem petroniuszem. Chodziło mi o życie. Niespełnione marzenia, wielkie plany. Miałem ponad dwadzieścia lat, żeby się przyzwyczaić. Na tym właśnie polega dojrzałość. Jeśli tak wygląda dojrzałość, to dziękuję bardzo. Jeśli mam się pokornie godzić na to, co przyniesie mi życie, możesz walczyć. Odsunął Gąbka. Na tym właśnie polega młodość. 20 września, więc walczę. Dałam kolejne ogłoszenia. Od rana przeglądam gazety, dzwoniąc na każdą ofertę. Czasem podjadę na miejsce, by się dowiedzieć, że już po ptokach. Więc wciskam CV tak na wszelki wypadek i wracam do bazy. Z tego zamętu przegapiłam poród bruk. Ale może się załapię na odcinek, w którym wyjawią, kto jest ojcem dziecka. 22 września, dziś znowu telefon z uczelni. Słucham, odezwałam się ze ściśniętym sercem. Może unieważnili wynik obrony. Dzwonię z polecenia profesora. Na pewno unieważnili, gdzie mój nerwosol? Coś się stało? Profesor pytał, czy nie chciałabyś być jego doktorantką. Na pewno chodziło mu o mnie? Też się zdziwiłam, to znaczy z ciebie, malinka, była dobra studentka, nie powiem. Pani Jusia zaczęła się tłumaczyć, ale żeby profesor aż z Teneryfy dzwonił w twojej sprawie? Też tego nie rozumiem. To jak byłabyś chętna? Zastanowiłam się przez chwilę. Zawsze to jakieś wyjście. Może dostanę stypendium. Ostatnie pobrałam we wrześniu. Do kiedy trzeba złożyć papiery? W zasadzie do pierwszego września, ale zważywszy na okoliczności. Pani Józia przez chwilę myślała, dobrze byłoby podrzucić je dziś, do czternastej, bo w sobotę nie pracujemy. A rozmowa kwalifikacyjna? W poniedziałek, w samo południe. 23 września. Tyle czasu, pocieszył mnie leszek. Zdążysz obgryźć wszystkie pazury, i może zostanie parę minut, żeby odprasować bluzkę. Spotkaliśmy się, kiedy wracałam z uczelni. To wszystko dzieje się za szybko, za szybko, jęknęłam. Ja też mam dla ciebie niespodzianka. Wiesz, co urodziła bruk? Córeczka, ale nie o tym chciałem. Zamieniam się w słuch. Sprawa wygląda następująco. Jest chałtura od poniedziałku. Oprowadzanie turystów z Danii. Płaci 15 zł za godzinę. Sam chętnie bym podjął, ale znowu wyjeżdżam. Leszek zrobił minę pod tytułem Zapytaj mnie, gdzie wyjeżdżam. Dokąd wyjeżdżasz? Do Loret de Mar. Laszek zrobił teraz minę, która miała znaczyć zapytaj po co tam jadę. Po co tam jedziesz? Chyba się zakochałem. Połówka? Na to wygląda. Sytuacyjna czy modelinowa? Pokręcił głową. Trzeci rodzaj. Czyli ta najprawdziwsza. Połówka banana. Spotykasz ją i trafia cię w środek serca, bo to połówka i już. 24 września jest północ, a ja nie mogę zasnąć. Przez cały dzień myślałam o jutrzejszej rozmowie i o pracy. Tak mnie to zestresowało, że zmieniłam temat rozmyślań. Z małą pomocą pramolanu. Teraz myślę o Leszku i jego połówce. Jaka, a raczej jaki jest. Na pewno nic nie musi w sobie zmieniać. I do wszystkiego pasuje. 25 września. Do baru mlecznego Barcelona i do drogiej knajpy na Kazimierzu. Do zadeszczonego rynku i słonecznej plaży, ideał. O kurczę, już jest jutro. Ósma o dziewiątej zaczynam. Dobra, brysznic. Co zakładamy? Szary kostium, bo rozmowa kwalifikacyjna. Zbyt sztywno, przecież oprowadzam gościa. Więc mini i szpilki. Ale w takim stroju nie mam szans na rozmowie. Już wiem: szara sukienka do kolan, na wierzch, żakiecik. Zapinam go pod szyję, włosy grzecznie na boczek i zamieniam się w kobietę nauki. Zdejmuję, mierzwię włosy palcami, odrobina czerwonej szminki, wyłania się kobieta wamp, no i nie trzeba niczego prasować. Cholera, prawie ósma trzydzieści, jeszcze rzut oka w lusterko. Ostatnie ciapnięcie ust szminką. Przed rozmową się zatrzę. I go! Dziesiąty października. To był niesamowity tydzień. A raczej dziewięć i pół dnia. Dziewięć i pół dnia. Dobiegłam zdyszana pod Adasia, akurat kiedy zegar kończył wybijać dziewiątą. Szybki obchód dookoła pomnika i wypatrujemy wysokiego blondyna z twarzą naznaczoną dobrobytem. Opis Leszka. Czy go rozpoznam wśród innych? Czy dam sobie radę z moim angielskim? Obiegłam pomnik Adasia dwa razy. Nie ma gościa. Jest dziewiąta trzy, a oni lubią punktualność, ci duńczycy. Poczekał dwie sekundy i poszedł. Ale gdzie mógł pójść? Ty pewnie jesteś Malina, zapytał ktoś tuż za mną, nieco zbyt wyraźnym angielskim. Przepraszam za spóźnienie, ale był potworny korek. Odwróciłam się i ujrzałam prawie dwumetrową postać, odzianą w siwe spodnie. Pod cienkim swetrem w norweskie wzory kłębiły się dziesiątki bicepsów, tricepsów, mięśni naramiennych, piersiowych, trapezoidalnych obłych, prostych i skośnych brzucha oraz najszerszy grzbietowy. W sumie ponad dziewięćdziesiąt kilo plotów, konarów i węzłów hojnie udrapowanych na potężnym szkielecie. Do tego przyczepiona morskim słońcem twarz blondyna, nieco bezmyślne błękitne spojrzenie, mocny podbródek i nos, prosty, krótki, skandynawski, nowoczesny symbol beztroskiej dobrobytu. – Pan Jasper Pedersen? – wyciągnęłam rękę. Wystarczy, Jasper zerknął na moją dłoń. Powinienem pocałować? Wystarczy mocny uścisk powitanie mamy za sobą. Co chciałbyś obejrzeć w naszym pięknym mieście? Gdzie chciałbyś się udać? Może do jakiegoś baru z tlenem zażartował. Jechałeś pewnie przez aleje? Jeśli można to nazwać jazdą dwa kilometry na godzinę przez smog. Koszmar, prawda? Zapytałam, nie bez dumy. W końcu, które europejskie miasto może się pochwalić tak syfnym powietrzem? Powinniście instalować w taksówkach maski gazowe. Uśmiechnął się. Tydzień, dwa i się przyzwyczaisz. O ile dożyję. Czuję, jak mnie zewsząd atakują miliardy wolnych rodników. Ej, wy Skandynawowie, w głowach wam się przewraca. Pewnie od nadmiaru tlenu. Musiałam zrobić groźną minę, bo Jasper szybko dodał: To tylko żart, Malina. W Kopenhadze też mamy korki i miliardy wolnych rodników. Naprawdę? Udałam wielkie zdziwienie. Dobra, gdzie idziemy? Chętnie bym coś zjadł. Masz jakieś specjalne życzenia? Kuchnia chińska, meksykańska, włoska. Chciałbym zjeść zwyczajne śniadanie. No wiesz, bez sosu sojowego, bez chili i ravioli. Zaprowadziłam go do wegetariańskiej. Zamówiliśmy poczwórną jajecznicę i zwykłe kanapki z pomidorem. Dla mnie kawę przed rozmową na uczelni nie wcisnęłabym nic więcej. A poza tym nie umiem obiadać obcych facetów. Co porabiasz w Polsce? zagaiłam. Właściwie nic. Odpoczywam, zwiedzam. Po prostu, wiking na wakacjach. Dlaczego właśnie Polska? Widzisz, objechałam kawał świata. Zwiedziłam Amerykę Południową, Indię, Nową Zelandię, a tu nigdy nie byłem. Uśmiechnął się, przepraszająco. Pomyślałem, że wreszcie pora zobaczyć, kto nam tak truje Bałtyk, zabija bezbronne meduzy. Wy, Skandynawowie, niby jesteście tacy ekologiczni, a dla wielorybów nie macie litości. To Norwedzy, nie my. Dwa różne narody, jak Rosjanie i Polacy. Niby Słowianie, a ile różnic? Weźmy na przykład alkohol. Przeciętny Rosjanin pije więcej. Ale to do nas należy rekord świata, pochwaliłam się. Słyszałem. Co jeszcze wiesz o Polsce? Niewiele. Same hasła z encyklopedii. Chopin, Wałęsa, Polones, Sienkiewicz, Kieślowski. Oczywiście papież, ogórki kiszone i polska szynka. To chyba wszystko. Całkiem sporo. Ja tyle nie wiem o Danii. A co wiesz? Dopiłam kawę i zaczęłam wygrzebywać jakieś strzępy informacji. Andersen, Hamlet, Lars von Thierry, i oczywiście Gang Olsena. Żenujący, ale nie będę szydzić z cudzych seriali już na pierwszym spotkaniu. Czy to nie dziwne, odezwałam się wreszcie, że człowiek tyle wie o Ameryce, która leży tysiące mil stąd, a nie zna sąsiada z zamiedzy. Co w tym dziwnego? W końcu Amerykanie to specjaliści od autopromocji. Dopiliśmy kawę, ustaliliśmy wstępnie zakres moich, jakby to ująć, obowiązków służbowych i zaraz musiałam pędzić na rozmowę. Jasper zaproponował, że będzie mi towarzyszyć. Obejrzę jedną z najstarszych uczelni, a tobie będzie raźniej. Oczywiście licznik bije. Jeszcze nigdy nie dostałam forsy za udział w egzaminie, ale skoro koleś chce płacić, nie będę protestować. Poczekaliśmy jakiś kwadrans. Jasper udawał, że czyta ogłoszenia, a ja udawałam, że się nie denerwuje. Nagle otworzyły się drzwi. Zapraszamy, Malinko. Promotor uśmiechnął się szeroko, ukazując puste miejsca po siódemkach. Weszłam. Zadano mi kilka pytań na temat pracy magisterskiej. Wreszcie przeszłam do planów na przyszłość. Szeroko zakrojonych badań dotyczących zarządzania czasem wolnym w krajach nadbałtyckich u progu XXI wieku. Te kraje nadbałtyckie wykombinowałam w ostatniej chwili. Wcześniej myślałam tylko o Polsce, ale czułam dziwny niedosyt. Bo co takiego mogą wykazać ankiety? Że nieliczne, wolne godziny spędzamy z piwem w dłoni, śledząc głupawe seriale? Byłaby to praca z pogranicza antropologii, socjologii i ekologii, ciągnęłam stojąc na baczność, z wykorzystaniem najnowszych narzędzi statystycznych. Doskonale. Ucieszył się dyrektor, ekolog udzielający się głównie na manifestacjach i wielbiciel narzędzi statystycznych. To wszystko, pani Malino, dziękujemy. Wyszłam. Już? zdziwił się Jasper. Kilka prostych pytań po zawodach. Zawsze mi mówiono, że Polacy są tacy spięci, a ty na pełnym luzie. Tylko udaja, dusza w majtkach. Nawet nie pamiętam, o co mnie pytali. Ciekawa, jak wypadłam. Znakomicie, Malinko, absolwentko i już wkrótce doktorantko, odpowiedział promotor, wyłoniwszy się z bocznych drzwi. Byłoby cudownie, gdyby mnie przyjęli. Przyjmą z palcem w tej no. urwał. Co prawda doktorant to ktoś pomiędzy gońcem a salową. Najważniejsze, że miałabym co robić przez najbliższe cztery lata. Miałabym cel. Promotor zerknął na zegarek. Tak, cel to bardzo ważne. Ale na mnie już czas. O coś miałem jeszcze zapytać właśnie, odchrząknął zakłopotany, nie umówiłabyś mnie ze swoją babcią. Na wróżbę? Jezu, ciszej, nie każdy musi od razu słyszeć. Znasz jakąś dobrą wróżkę malinka? Pani Józia wychyliła głowę z sekretariatu. Moją babcię. To i mnie zapisz dobrze, razem z panem profesorem. Jeszcze nie wiem, czy się wybiorę, bąknął promotor. Nie ma się czego wstydzić, zaświergotała pani Józia. Wszyscy wielcy tego świata chodzili do wróżek. Politycy, dyktatorzy o, przepraszam nie żebym miała jakieś skojarzenia. Przecież nasz pan profesor, kochany, nigdy prze, pani Józia przerwała, szukając odpowiednich słów. Pewnie nic nie przyszło jej do głowy, bo zmieniła temat. Słyszałaś, Malinka, o Pyziaku? Że się rozbił kiwnąłam głową nie. Nie rozbił? Rozbił, ale nie o tym chciałam. To wiadomość z ostatniej chwili. Sensacja. Żona Pyziaka sprowadziła z Kanarów szczątki doktora, właściwie samą głowę, bo tyle zdołano zebrać. Zrobiono sekcję zupełnie nie wiem po co. No i wszystko jasne. Co jasne? Zainteresował się promotor. Dlaczego nasz doktor Pyziak tak potraktował Kasię i kilku innych studentów? To był moi kochani Gus. Guz płatów czołowych. Czy to nie dziwne? Mały strzępek wielkości czereśni może zmienić człowieka w bestię. W środę ogłosili wyniki. Zdałam. I na dodatek przyznano mi stypendium. Całe osiemset złotych. Jasper wspaniało myślnie dał mi wolne, żebym pozałatwiała sprawy na uczelni. Poszło błyskawicznie. Pani Józia wręczyła mi indeks doktorantki, podpisałam co trzeba i ruszyłam w obchód po bibliotekach. Sprolongowałam cztery karty, zapisałam się do dwóch nowych bibliotek. Naukową zostawiłam na koniec ze względu na skomplikowany proces wypożyczania. Walka o książkę. Zanim popędzisz do katalogów, czyli sali wypełnionej po brzegi kartami bibliotecznymi, musisz się pozbyć okrycia wierzchniego. Ale uwaga, jeśli o zgrozo w Twoim płaszczu brakuje wieszaczka, nawet nie próbuj się zbliżać do szatni. Tracisz tylko cenny czas, swój, pań szatniarek i innych uczestników pogoni. Wróć, kiedy dokonasz poprawek w garderobie. Jeśli natomiast posiadasz cenny wieszaczek, możesz spokojnie ustawić się w kolejce. Zdejmij płaszcz już wcześniej i trzymaj gotowy do podania. Dodatki schowaj osobno, do reklamówki, inaczej narazisz się na następującą wymianę zdań. Nie wpychać mi tu czapki, bo wypadnie i zniknie, a ja płacić nie będę. Nie ma takiego ryzyka, przecież tu jest napisane, że biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. Nie dyskutować, tylko schować czapkę. Dokąd? No, do biblioteki. Dokładnie muszę wiedzieć. Szybciej się zastanawiać, tu nie kawiarnia. Yy, do katalogów, a potem może do czytelni czasopism. Daję numerek na katalogi. Potem wymienić trzeba, tylko nie zgubić, bo kary są. Proszę. Ściskając w dłoni cenny numerek, wspinasz się na piętro krętymi schodami. Wchodzisz do działu katalogów i grzecznie czekasz na wolny komputer, żeby wybrać z menu to, co chcesz pożyczyć. Po godzinie udaje ci się wypełnić dwadzieścia rewersów. Wrzucasz je do pudła, przypominającego skrzynkę na listy, a one lecą gdzieś w dół. Zawsze sobie wyobrażam, że spadają wąską rurą, powoli niczym liście. Posiadają na dnie skrzyni, która stoi w ogromnej piwnicznej hali pełnej półek z książkami. Między półkami krzątają się w milczeniu bibliotekarze. Każdy ma na głowie kask górniczy z latarką, a w dłoni trzyma pęk rewersów wybranych wcześniej ze skrzyni. Kiedy znajdzie właściwy tom, ładuje go na jedną z kilku taśm fabrycznych, a te wynoszą książki na powierzchnię. Cały proces wyszukiwania trwa dwie godziny, które trzeba jakoś spędzić. Najlepiej bawiąc się w wypisywanie kolejnych sygnatur. Wreszcie udajesz się do wypożyczalni i zaczynasz od przeszukiwania zwróconych rewersów. Znajdujesz swoje, opatrzone następującymi napisami: wypożyczona, źle wypełniony rewers, książka w oprawie, niewyraźne pismo, brak numerów legitymacji, dostępna tylko w czytelni. Szesnaście rewersów odrzuconych. Nie jest źle, dostanę cztery książki, myślisz ustawiając się w kolejce. Podajesz swoją legitymację. Bibliotekarz przynosi książki. Jeszcze sprawdzę, czy nie ma jakichś obostrzeń. Mam roczej, zabiera się do przeglądania. A ty czekasz? Ta tylko do czytelni, broszur nie pożyczamy, tłumaczy. Tej też nie, wydana przed siedemdziesiątym rokiem. Dobrze, wezmę pozostałe dwie. Chwileczkę. Co pani studiuje? Zarządzanie. A to jest powieść dla młodzieży, tylko dla studentów pedagogiki. Dobrze, proszę odłożyć, poddajesz się. A ostatnia. Ta? Twarz pracownika wypożyczalni rozjaśnia duma. Te możemy pani wypożyczyć. Następne dni wypełniło nam wspólne zwiedzanie miasta. Nawet nie wiedziałam, że Kraków ma tyle zabytków, ale od czego duńskie przewodniki. Wiesz, malina, zauważył Jasper, właściwie to ja cię oprowadzam. Mam zwrócić forsę? Tylko żartowałem. Siedzimy w chińskiej knajpce, krótka przerwa na lunch. Co zamówimy? Zapytałam. Obojętnie, odpowiedział Jasper. I tak wszystko będzie mieć smak kurczaka z dużą ilością glutaminaru sodu. Zamówiliśmy. Dziewczyna w sukience, w smoki, przyniosła na tacy dwa talerze dla mnie, smażone warzywa z makaronem, a dla jaspera ryż z warzywami i ryba. Smakuje? Zapytał. Chcesz spróbować? Zaproponowałam. Dobra, a ja cię poczęstuję swoim. I jak? Nie widzę różnicy. Kurczak, kiełki, soi, grzybki mun, glutaminian sodu. Ja mam trochę więcej grzybków. Jasper przyglądał się poszatkowanym warzywom. Dlatego zapłaciłeś więcej. O całe siedem złotych. Nie wiem, czy to dobry interes. Jedliśmy dalej. Nagle Jasper oderwał wzrok od talerza. Co robisz jutro wieczorem po zmroku? Ty mi powiedz. Rzuciłam tekstem z filmu. Moglibyśmy się spotkać? Pewnie. Oto idealna przewodniczka. Dyspozycyjna, 24 godziny na dobę. Nie stawia żadnych pytań. Pewnie chcesz wiedzieć dlaczego po zmroku. Szef płaci, szef wymaga. Widzisz, Malina, chciałbym z Tobą poważnie porozmawiać i potrzebuję odpowiedniego nastroju, inaczej nie przejdzie mi przez gardło. Rozumiem. Dokończyliśmy nasze porcje. Jasper zapłacił i wyszliśmy. Pełni smażonych warzyw, smaku kurczaka, kiełków, glutaminianu sodowego. Jasper, grzybków mun, a ja. Ciekawości. O czym chce pogadać? A jeśli się zakochał, mam nadzieję, że nie, bo choć z Jaspera świetny facet, nic mi nie piknęło za mostkiem, a może nie ma co piknąć. No to siedzimy: Polka i Duńczyk we włoskiej knajpce. Popijamy francuskie wino i czekamy na spaghetti z grecką fetą. Z głośników sączy się irlandzka muzyczka. Mam na sobie hiszpańską kurtkę, a Jasper szwedzką bluzę, obie szyte w Chinach. Pachniemy niemieckimi dezodorantami. Rozmawiamy po angielsku. Globalizacja. Nie wiem, od czego zaciąć, odezwał się Jasper. Najlepiej od początku. Widzisz, Malina, jestem zakochany. Cholera, wiedziałam, że tak będzie. Cholerny amor. Nie mógł trafić strzałą w Rafała. Może tylko ci się wydaje? Bąknęłam skubiąc brzeg kurtki. Jeszcze nigdy nie byłem tak pewien swoich uczuć. A wierz mi, spotkałem mnóstwo dziewczyn na całym świecie. Tym razem jest całkiem inaczej. Prawdziwa miłość? Problem w tym, że nie wiem jakie mam szanse. No I co mam odpowiedzieć? Zwodzić niejasnymi obietnicami czy od razu zaproponować przyjaźń? Teraz wszystko zależy od ciebie. Popatrzył na mnie bezradnie, błękitnymi oczami. Przygryzłam usta. Bez ciebie nie dam rady, cisnął. Potrzebuję trochę czasu, to jednak poważna. Wiedziałem, że się zgodzisz. Świetna z ciebie dziewczyna, westchnęłam. Może miłość przyjdzie z czasem, jak mawiają chińscy mędrcy. Kiedy moglibyśmy się spotkać? Dopytywał ucieszony. Oczywiście nadal płacę podwójnie. To wszystko zaczyna zmierzać w niewłaściwym kierunku. Nie wiem, czy w nowej sytuacji wypada mi brać pieniądze. Dziewczyno, nie bierzesz za darmo. Czeka cię ciężka robota. Romantyzm po skandynawsku. Ciężka robota za podwójną stawkę. Jeśli oczekujesz, że bez obaw, przerwał, ja też zrobię, co będę mógł. Ale powodzenie akcji zależy od ciebie, dokładnie mówiąc, od sprawności twojego języka. Wszystko jasne, podane na tacy, jak herbatka u królowej. Jak to sobie wyobrażasz i gdzie? Zaczęłam ostro. Niech nie myśli, że wystarczy podwoić stawkę, a nam, blondynkom, fiki same spadają na buty. Myślałem o jakiejś romantycznej kafejce, żeby nie było za dużo ludzi. Moim zdaniem nie powinno być przy tym żadnych ludzi. Byłoby najlepiej, ale nie ja decyduję. Umówiliśmy się, że wyślę jej maila pod koniec września, bo wtedy wraca. Coś zaczęło do mnie docierać. Kto wraca? Zapytałam. Właśnie ona, kobieta mojego życia. Ma mi odpisać, gdzie i kiedy porozmawiamy. Poczułam ogromną ulgę, jakby ktoś zdjął mi z pleców ogromny tornister. Problem polega na tym, ciągnął Jasper, że ona nie mówi po angielsku. No może parę słów. Z kolei ja prawie nie mówię po niemiecku. To jak chcecie być ze sobą? O, jest tyle sposobów porozumiewania się. Zamachał rękami w powietrzu. Najważniejsze, żeby dała mi szansę. To niesamowita dziewczyna. Nigdy takiej nie spotkałem. Pełny luz, jeszcze większy niż u ciebie. Inne planują dziesięć lat do przodu. Znam takie, co mają zaplanowane całe życie. wtrąciłam. Nie ona. Cieszy się tym, co tu i teraz. Poza tym bardzo lubi zwierzęta. Nie wiem dlaczego, ale od razu pomyślałam o Ewce. Jak wygląda ta twoja bogini? Ma może czarne włosy? Nie jest naturalną blondynką. Zadbana, ale bez przesady. Nie należy do tych, które co minutę poprawiają szminkę. Ale i nie obnosi się z kosmatymi łytkami. po prostu ideał. Chciałabym, żeby ktoś tak mówił o mnie, i chciałabym jeszcze o tym wiedzieć. Dziwna, przecież kwadrans temu byłam przerażona myślą, że Jasperowi zależy. To co? stuknął mnie w ramię. Podejmiesz się roli tłumacza? Bóstwo Jaspera wybrało już termin spotkania. Trzeci października, godzina szósta w Zingerze. Znajomy teren. Ciekawe, jaka ona jest. Pewnie myszowata i bezbarwna, ale dla Jaspera iskrzy się tysiącem barw. Poczułam lekkie ukłucie po lewej stronie klatki, tam, gdzie powinno być serce. Czy ja też będę dla kogoś iskrzyć tysiącem barw? Wreszcie jesteś, powitał mnie Jasper. Widziałam go już z daleka. Nerwowo przestępował z nogi na nogę i co chwilę zerkał na zegarek. Ale co się będę śpieszyć? Dopiero za pięć szósta. Przecież dopiero za pięć szósta. Chciałem wybrać odpowiedni stolik gdzieś na uboczu i w ogóle się przygotować. Dopiero teraz? Zdenerwowałam się. Nawet ja nie odkładam takich spraw na ostatnią chwilę. Tekst właściwy już mam. Uspokoił mnie Jasper. Chodziło mi o głęboki oddech przed akcją. Kumam, przed wielką walką trzeba się wyciszyć. Choć zdaniem mojej babci na ogół nie ma na to czasu. Rzeczy dzieją się zbyt szybko. Wchodzimy? Jasper zerknął na mnie. Weszliśmy. Jak się można było domyślać, druga sala świeciła o tej porze pustkami, nie licząc trzech rezydentów przy pianinie. Zamówić ci coś? Nie piję w pracy. Wrzuciłam nieco na wyrost. Może chociaż kawę? Czarną. To chyba nie jest dobry pomysł, uznałam po chwili. Napinka Jaspera zaczyna mi się udzielać, a kofeina tylko to zaostrzy. Może by jednak wziąć małe piwo? Zajęliśmy stolik obok lustra. Jasper przyniósł dwa kufle. Oba duże. Niech będzie. Sączymy i czekamy niecierpliwie. Przestań tak zerkać na zegarek, ofuknęłam. Bo zapeszysz, mówię ci Malina, nie przyjdzie. Wyluzowane panny lubią się spóźniać. Siedem minut gorączkował się Jasper nie wytrzymam tego napięcia. Spokojnie przyjdzie. Jest oznajmił na całą salę. Siedziałam tyłem do wejścia nie wypadało się odwracać. Zobaczę bóstwo, jak podpłynie bliżej cholera też się denerwuje. Hello! Usłyszałam niski głos, jakby znajomy. Podniosłam głowę. Przede mną stała jolka. To ty wydusiłam zdziwiona. Wyglądasz jak rozłożyła ręce niczym modelka. Przez chwilę trwała, tak, dając nam się podziwiać. Wreszcie klapsnęła obok Jaspera. Rozjaśniasz włosy przestałam przyciemniać za dużo zatkania się. Myślałam, że jesteś naturalną szatynką i że od urodzenia nosisz stalowe spódniczki. Wy się znacie? Zwrócił się do mnie Jasper To nawet lepiej. Jak dla kogo? Wyznawać miłość własnej koleżance, choćby w cudzym imieniu Dobra, zaczynaj odchrząknęłam. Powiedz, że wciąż wspominam pobyt nad morzem. Chciałem zapomnieć, ale nie mogę. Jasper ciągle wspomina wasz pobyt nad morzem. Fajnie, co dalej? Zapytała bawiąc się hipisowskim wisiorem. Powiedz jej teraz, że nigdy nie byłem taki zakochany, że nie mogę sobie wyobrazić życia bez jej uśmiechu, rozwianych włosów, błękitnego bikini. Nie może żyć bez twoich włosów, uśmiechu i bikini. Mogę mu podarować? Już mi się znudziło. Nie, tego nie mów. Może nie załapać żartu. Skandynawowie bywają tacy dosłowni. To co mam odpowiedzieć? Wysłuchaj przekazu do końca. O czym szepczecie? Wtrącił się Jasper. Takie tam gadki, szmatki. Teraz kiedy mam zamiar się oświadczyć? Oświadczyć? Niemal wykrzyknęłam. Po wakacjach spędzonych nad morzem? Dlaczego wszyscy się tak szybko zaręczają? Jakaś plaga. Przekaż, że proszę ją o rękę. Tak po prostu mów, odchrząknęłam i zabrałam się do dzieła. Słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. Jasper mówi, że nigdy nie spotkał takiej dziewczyny. Uważa, że jesteś cudowna, niesamowita, seksowna, inteligentna i czarująca. Nigdy czegoś takiego nie czuł i dlatego byłby zachwycony, gdybyś przyjęła jego oświadczyny. Marzył o ślubie z tobą od pierwszej chwili, kiedy cię zobaczył. Macie strasznie skomplikowany język, zauważył Jasper. Po duńsku to jedno zdanie. Daj mi dokończyć! syknęłam. No więc wracając do oświadczeń, Jasper pyta, czy nie zechciałabyś z nim spędzić reszty życia. Chcesz się ożenić? Jolka uniosła brwi. Fajnie. A kiedy? Kiedy chciałbyś mieć ślub? Jak najszybciej. Odparł Jasper. Myślisz, że mam u niej jakiekolwiek szanse? Zobaczymy. Mówi, zwróciłam się do Jolki, że możecie się pobrać nawet jutro. Ty decydujesz. Odpowiedzieć mu, że się zastanowisz? Ja mu powiem. Zapadła pełna napięcia chwila. Jolka odrzuciła do tyłu włosy, upiła moje piwo, powoli oblizała usta. Jasper? Jest? Odezwał się Jasper, próbując bez powodzenia ukryć zdenerwowanie. Okej. Siódmy października. Wezmą ślub cywilny za miesiąc. 13 listopada, żeby pokazać, ciekawe komu, że nie są przesądni. Przez ten czas Jolka podciągnie się trochę z angielskiego, choć zdaniem Leszka w czasie miesiąca miodowego wystarczy język ciała. W sobotę 14 czeka nas wielkie weselisko, a na zajutrz państwo młodzi jadą w siną dal walczyć o prawa gepartów. Co potem? Praca w HR. Przerwa na dziecko? Dekorowanie mieszkania? Wspólna lokata? Nie wybiegamy tak daleko. Będzie co będzie. I mówi to osoba, która latem planowała swoją emeryturę, Teraz nie przejmuję się nawet ślubnymi obrączkami. Oto do czego prowadzą nagłe zerwania. Całe szczęście, że u mnie skończyło się tylko na nosie. 8 października. Dziś wreszcie wraca Ewka. Dwa tygodnie po ślizgu. Jak na Ewkę to całkiem niewiele, ale nie mogłam się już doczekać. Tyle mam jej do opowiadania. Zdążyłam wysprzątać całą chatę, uprałam szympansy, zmieniłam wodę złotej rybce. Jeszcze godzina. Chciałam wyjechać na dworzec, ale Ewka mi odradziła. Nie wiadomo, ile postoją na granicy. Austriaccy celnicy lubią sprawiać niespodzianki. Więc czekam w domu. Co tu zrobić? A właśnie, dawno nie oglądałam pięknych i zuchwałych. Pewnie już wiadomo, kto jest ojcem dziecka Bruk. Włączyłam telewizor. Akurat trafiłam na scenę z jej udziałem. Właśnie stoi na środku pokoju z kieliszkiem wina w dłoni. Przechylona głowa wypełnia cały ekran. Bruk intensywnie o czymś myśli co poznać po szczękach rozdrabniających niewidoczne ziarenka kukurydzy. Ciekawe, zastanawia się nagłos, kto jest ojcem mojego dziecka. Napisy końcowe, lista płac na tle palm. I znowu trzeba czekać do poniedziałku? Nagle zabrzęczał dzwonek. Pognałam do drzwi. Ewka! Myślałam, że zostaniesz w tym Loret na zawsze. Witaj, Malino, koleżanko doktorantko. Już wiesz? Ale mam parę innych newsów w rękawie. Słyszałaś o jolce, spotkała duńczyka życia. Kto ci powiedział? Lepiej pomóż mi z torbami, ważą chyba tonę, i weź ode mnie te kartki. Podała mi plik pocztówek wszystkie z widokami Barcelony. Cholera, całkiem zapomniałam o skrzynce, zaczęłam przeglądać. Pozdrów obrońcę gepartów. O ślubie też już wiesz? Wiem, przesuń torbę bliżej kaloryfera. Ale o Byziaku na pewno nie słyszałaś. Rozbił się o materaca, wcześniej szalał z powodu guza płatów czołowych. Same stare informacje. Za to ja mam dla ciebie kilka świeżutkich bułeczek. No. Najpierw muszę się umyć, coś zjeść i dopiero. Jest coś kwaśnego? Maślanka, dwie cytryny, woda po górach, ocet i kiszona kapusta. Widzę, że robimy postępy. Nasza kochana egoistka wreszcie pomyślała o kimś innym. Dziewiąta. Ewka właśnie dojada kapustę, a ja czekam przeglądając widokówki. Tego właśnie było mi trzeba. Kwasu z dużą ilością bakterii. Co z tymi niusami? Chwila, tylko doleję sobie kwasu. Skup się i słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. No? Leszek spotkał połówkę. Ma na imię Miguel, dodałam znudzonym tonem, i pracuje jako barman. Wiadomość numer dwa. Jestem Stomkiem. No teraz to mnie zastrzeliła. Przecież dopiero co zjechałaś do Krakowa. Poleciał na wakacje do Loret, żeby o mnie zapomnieć. I co? Spotkaliśmy się już pierwszego dnia, nad morzem. Co prawda tam są tylko dwie sensowne plaże, ale wolę wierzyć, że to przeznaczenie. Nie boisz się? Trzęsłam worem przez dwa dni, potem kupiłam kartę i tyrknęłam do twojej babci. Powiedziała jedno zdanie. Dostaniesz tyle, na ile się odważysz. No, to mnie czeka w życiu cholernie mało, uświadomiłam sobie. Do babci dzwoniłaś, a do mnie nie mogłaś? Ruknęłam. Wysłałam ci tonę kartek, codziennie jedną. Wolałabym jeden mały telefon. Usychałam tu z samotności, popadłam nawet w depresję. Leszek mi napomknął. Pewnie dlatego nie podnosiłaś słuchawki w urodziny. Spuściłam głowę. Niby będą inne urodziny, ale tych już nie powtórzę. To jest myśl. Nie powtarzać starych błędów. Niby ta Hiszpania daleko, zmieniłam temat, a wszystko do ciebie dotarło. Katalonia, poprawiła, to całkiem osobny region, a kiedyś bogate państwo. Na mapie go nie ma. Polski też nie było. Wracając do plotek, wiesz, że twoja mama ma narzeczonego? A co z ojcem? Nie żebym się zmartwiła, po prostu ciekawość. Właśnie się rozwodzą. Irek ją namówił telefonicznie. Pewnie zapłaci fortunę. Połączenie z Niemiec sporo kosztuje. O wyjeździe Irka też wiesz? Kto ma taki długi, szybki język? Do tej pory ja byłam rekordzistką w przekazywaniu newsów. Nie zdradzam imion swoich informatorów. Chcesz wiedzieć, z kim kręci twoja mama? Ze Staszkiem? Kiedyś się odgrażał, że jak wróci z odwyku, zła odpowiedź. Przerwała Ewka. Nigdy nie zgadniesz, więc ci powiem. Bogusław Gąbka. Nazwa lekarz rodzinny nabierze nowego znaczenia. Teraz rozumiem jego teksty, spłoszone spojrzenia. Biedny Gąbka. 22 października. Nadal się oswajam ze zmianami. Tyle informacji w jednej dawce może człowieka porazić. Jolka wychodzi za mąż. Moja mama również, na Wielkanoc. Leszek też by chciał, a ja. Na razie stawiam pierwsze kroki jako doktorantka, co przypomina nieudolny spacer po Marsie. Prowadzę konwersatoria, które dziwnie przypominają wykłady, bo nie umiem zachęcić studentów do aktywności. Owszem, zadaję im lektury, ale nie sprawdzam, żeby nie być zmuszaną wstawiać pały. Na ćwiczeniach też nadaję jak stacja radiowa, a studenci... Większość drzemie, zadowolona, że nie musi się wykazywać. Paru ambitnych udaje zainteresowanie, albo odciąga uwagę od tematu. Wczoraj na przykład zeszliśmy na problem narkotyków. Jak pani magister myśli? Prosiłam, żeby nie mówić do mnie pani magister, przerwałam. Okropnie brzmi. Jakbym była cholerną aptekarką. A może być Megi? odezwał się jakiś odważny, pewnie wielbiciel mleczki. Możecie mówić, proszę pani, albo zwracać się na ty. Wracając do narkomanów, najlepiej ujął to Kurt Vonnegut. Powiedział, że kiedy ludzie nie mogą zmienić nic wokół siebie, próbują zmienić coś wewnątrz. Zaczynają eksperymentować. Jedni sięgają po leki, inni po tajemnicze religie, a jeszcze inni po narkotyki. Fajna teoria! odezwał się okrągły blondynek z pierwszej ławki. To możemy już iść? Bo minęła trzynasta. Wybiegli, nie czekając na pozwolenie. Mają w nosie starego nudnego belfra. Dwudziesty piąty października. Znowu zajęcia z socjologii. Przywlokłam się wcześniej, żeby przygotować folię. Dziesięć minut przed lekcją podeszła do mnie sympatyczna szatynka w rogowych okularkach. Gładko przyczesane włosy, twarz niemuśnięta pudrem, prymuska. Ja zaczęła cieniutkim głosikiem, miałabym do pani magister, to znaczy do pani dużą prośbę. Tak. Bo ja, przełknęła ślinę, interesuję się uzależnieniami. Rozmawialiśmy ostatnio o narkomanii no i chciałam zapytać, czy mogłaby mi pani podać nazwiska? Nie znam żadnych narkomanów. Nie zrozumiałyśmy się, dziewuszka poprawiła okulary, chodziło mi o nazwiska terapeutów zajmujących się narkomanią. Też nie znam, ale mogę popytać. Przedwczoraj wspominała pani o jednym psychologu, który pisze na ten temat. Cytowałam tylko Wonę Guta. O, właśnie, ucieszyła się, to ten. Ale on nie jest psychologiem. Nie jest? Zdziwiła się szatynka. Naprawdę nie? Jolka zrobiła zdumioną minę. Wiecie, co mnie dobiło? Że ta mała naprawdę jest prymuską. Oni chyba nic nie czytają. Czytają. – sprostował Leszek. – Streszczenia lektur, sfałszowane pamiętniki Leonarda DiCaprio oraz dziesiątki poradników o tym, jak zarobić drugi milion albo ukraść pierwszy. Skąd czerpać energię kosmosu i czym przyciągać masowo mężczyzn lub kobiety. – Narzekamy jak stare ciotki. – zauważyłam. – Jak przystało na ciotki. – mrugnął Leszek. – Mnie proszę wyłączyć z kręgu marud. Właśnie przeżywam pierwszy miesiąc na studiach razem z Tomkiem. Więcej emocji niż na mojej studniówce. – Koleś jest młodszy od Ewki o całe siedem lat – poinformował Jolkę Leszek teatralnym szeptem. – Super – skwitowała. – Będziesz dłużej chodzić na imprezy. A jeszcze trzy wiosny temu Jolka wygłosiła mi następujące kazanie. Kazanie Jolki – Chciałabym z tobą poważnie porozmawiać – zaczęła zamknąwszy wcześniej drzwi swojego pokoju. – Wiesz na jaki temat? – Chyba się domyślam. Otóż tydzień wcześniej przyznałam się, że kręcę z facetem o dwa lata młodszym. Chodzi o Igora? Rzuciłam bez trosko. Właśnie o niego, a raczej o różnicę wieku, która was dzieli. Dzieli? To tylko dwa lata. To aż dwa lata, zagrzmiała Jolka. Kiedy on będzie dwudziestoośmioletnim młodzieńcem, ty będziesz podstarzałą kobietą w średnim wieku. Chyba żartujesz. Ali MacBil ma ponad trzydzieści lat, a wcale nie wygląda na kobietę w średnim wieku. To oświetlenie i kalifornijskie powietrze. Nie mamy takiego w Krakowie. Więc co mam zrobić? Westchnęłam. Ja nie mogę ci niczego dyktować. Proszę tylko o radę. Ani doradzać. Sama musisz podjąć decyzję. Powiem tylko jedno. Wiktor jest ode mnie starszy o rok, a ja i tak czuję się zagrożona, bo kiedyś on będzie czterdziestoletnim atrakcyjnym adwokatem, a ja trzydziestodziewięcioletnią staruszką. Dlatego rzadko przyznawałyśmy się Jolce do młodszych chłopaków. Ewka trzymała Tomka w tajemnicy aż do dziś. Pewnie trzymałaby dalej, gdyby nie leszek. Chlapnął, jak zwykle, a tu proszę, żadnych kazań, tylko czysty entuzjazm. Człowiek może poczuć pewien niedosyt. Myślisz, że za kilka lat nadal będziemy łazić na imprezy? Odezwała się Ewka. Może zmieni się w matronę, albo jemu się odwidzi? – Nie myślę, przerwała Jolka. Rzuciłam z rozpędu. W gruncie rzeczy nieważne, co będzie kiedyś, może niczego nie będzie. 27 października. A jeśli Jolka ma rację, jeśli za parę lat nastąpi koniec świata, nie warto się zamartwiać przyszłością, tylko żyć pełną piersią, tu i teraz, chwytać wrażenia jak motyle. 28 października. Łatwo powiedziane chwytać, ale skąd wziąć odpowiednią siatkę. 11 listopada. Pojutrze miał się odbyć ślub Jolki i Jaspera, i odbędzie się, tyle, że gdzieś w Grecji. Tak będzie bardziej romantycznie, wyznał mi przez telefon Jasper. Tylko my, morze i wiatr. Prześlemy wam zdjęcia. Co powiedzieli? Dopytywał leszek. Przyślą zdjęcia. Cholera, a ja zaprosiłem na ten ślub Miguela. Muszę do niego zadzwonić, uprzedzić, że nici z polskiego weseliska. Cóż za troskliwość! odezwała się Ewka. Nie znałam cię z tej strony. Pewnie. O połówkę trzeba dbać, innej już nie będzie. Skąd wiesz, że jest prawdziwa, a nie modelinowa czy sytuacyjna? Bo niczego nie muszę w nim zmieniać, a poza tym pasuje do każdej sytuacji, pory i warunków. Masz jego zdjęcie? Zainteresowałam się. Pewnie noszę w portfelu. Nie jest najlepszej jakości, ale. Nawet na nim widać, jakim facetem jest Miguel. Sama zobacz. Wzięłam do ręki fotkę wielkości paczki papierosów. Praża chyba. A na niej umięśniony Kosmaty Brunet w szafirowych stringach i z ogromną ilością żelu na kręconych włosach. 13 listopada. Co sprawia, że przeciętny hiszpan, jakich pełno w kurortach, zamienia się nagle w połówkę. Może zamiast szukać ideału chę daleko, lepiej pomajstrować przy własnych oczach. 16 listopada. Dziś Tomek po raz pierwszy odwiedził Ewkę. Zadzwonił i wszedł, nie czekając na zaproszenie. O, pani malinka, ucieszył się na mój widok, tylko nie pani. Wystarczy, że słyszę to codziennie od studentów. Obrzuciłam go wzrokiem od stóp po koniuszki włosów. Kawał chłopa się z ciebie zrobił. Takie mięśnie rosną same? Trzeba im pomagać na siłowni, zwłaszcza jeśli człowiek ma skłonności do tycia. Westchnął, a potem obrzucił mnie wzrokiem od stóp po koniuszki włosów. Pani, to znaczy ty, Malino, też nieźle wyglądasz. Trzy lata temu miałaś jakby mniejsze oczy i usta. Zmiana makijażu? Wyjaśniłam. Ono się nie musi wiedzieć. A jak tam twoje zęby? Nadal walczę z próchnicą, ale nie tak zajadle jak kiedyś. Dzięki Ewie. To się chwali. Ewita mi mówiła, że mieszkacie razem. Fajnie, posiedzimy we trójkę. Nie posiedzimy, bo wychodzę. Mam ważne spotkanie skłamałam. Dokąd może się udać samotna zrzęda i doktorantka w jednym, zmarzniętym ciele? Do sauny? Po minucie z gorąca pękają mi gałki oczne, a w sercu nadal lodówka. Pozostaje drugi dom uczelnia. Posiedzę sobie przy kąpie, wyszukam materiały do seminarium. Może doszlifuję esej. Czy tak się zaczynają kariery naukowe? Od braku wyboru? 25 listopada. Nienawidzę nierozwiązanych problemów, niedokończonych spraw, niedomkniętych drzwi. Dlatego odwiedziłam Waldka. Dziś rano. Dobijałam się jakiś kwadrans, zanim wreszcie coś zaszurało za drzwiami. Kto tam? Ty? Wiesz, która jest godzina? Ósma rano. Bałam się, że cię później nie zastanę, a chcę pogadać i zamknąć tamtą sprawę z kinem. Chcesz teraz iść do kina? Waltek nie krył przerażenia. Nie. Otworzysz, czy będziemy gadać przez dziurkę od klucza? Zaraz, muszę coś narzucić. Poczekasz chwilę? Poczekałam. Wreszcie otworzył w samych spodniach i złotym łańcuchu na gołej piersi. Przepraszam za bajzel, ale wiesz jak jest. Trenujecie wątrobę przed Andrzejkami? Tak, jakby. Na chwilę milczeliśmy. Dyskretnie rozejrzałam się po pokoju. Łóżko przykryte byle jak kocem. Stół zawalony płytami. Na półce kilka playboyów oraz płytki z grami. Obok krzesła ciężarki i sprężyny do rozciągania. Na ścianie straszył wielki plakat Britney Spears. Lubisz Britney? Od czegoś trzeba zacząć. Może być pokiwał głową, ale wolę Jennifer Lopez. Jesteś do niej podobna, wiesz? Ja? Przyjemnie usłyszeć coś miłego z rana. Jennifer to latynoska seks bomba. Długie włosy, pełne usta i wyraziste spojrzenia. No, z figury. Cholera znowu przytyłam w biodrach, pewnie od ciągłego siedzenia nad książkami. Znowu cisza. O czym by tu jeszcze zagadać, zanim przejdę do sedna? Dobrze wam się mieszka? Zmieniłam temat. Może być, cisza. A na studiach jak? Podjęłam ostatnią próbę. Co to jakiś wywiad? Zdziwił się Waldek. Książkę o mnie piszesz, czy jak? Z grzeczności pytałam. Jak z grzeczności, to dobrze. Sesja jeszcze daleko. Znowu milczymy. Nie ma sensu dłużej odwlekać. Załatwmy to wreszcie i już. Słuchaj, Waldek, chciałam cię przeprosić za tamto kino. Wcale nie jesteś dla mnie materac. No chyba, że z wyglądu. W porządku. Naprawdę, ciągnęłam. Nawet cię podziwiam. Wiesz, czego chcesz. Zarobić na sportową brykę, wyjawił nie bez dumy. I nie zamartwiasz się tysiącem drobiazgów. A co by to dało? rzucił filozoficznym tonem. Jesteś szczęśliwy? No nie zawsze. Jak zawalę egzamin, to się wkurzam. Powiem ci, że czasami tęsknię do świata, gdzie panują jasne zasady gry. Gdzie zło jest złe, dobro dobre, kolory kolorowe, a słońce gorące. Kończył Waldek, ale do kina i tak byś ze mną nie poszła, co? Mogę pójść, odparłam. Nawet teraz, tylko się zastanów, po co? Ty wydasz trzy dychy i się wynudzisz jak norka, ja będę cała spięta, że cię męczę. Nie lepiej posiedzieć przy piwie albo gdzieś potańczyć. Waldek podrapał się po klacie i ziewnął. Pewnie się zastanawiał nad tym, co powiedziałam. Chyba masz rację, przyznał wreszcie i wyciągnął grabę na zgodę. Fajna z ciebie laska, tylko deczko zaplątana. Wiem. Niepotrzebnie utrudniasz se życie, a ono wcale nie jest takie skomplikowane, jak ci się wydaje. Też tak podejrzewam, westchnęłam. Nie podejrzewaj, uwierz. Musisz popracować nad charakterem. Popracuję, obiecałam. I daj się czasem gdzieś zaprosić, po starej znajomości. Po starej znajomości. Przybiliśmy piątki. Pora iść, niech jeszcze chłopak dośpi. Waldek odprowadził mnie do drzwi. Kiedy byłam na klatce, nagle sobie przypomniał. A właśnie. Był tu taki jeden wysoki, pytał o ciebie, chciał adres. I co? Poczułam wreszcie, że mam serce. Waliło jak dzwon. Byłem zły, po naszej kłótni mu nie dałem. Zaraz mi przeszło, nawet pobiegłem na dół, ale już znikł. Gniewasz się? Co to da? Mruknęłam. Widzisz, ucieszył się Waldek. Robisz postępy, tak trzymać, Malina. 30 listopada. Dorosłość, tłumaczyłam Ewce, polega na tym, że bawisz się kiedy chcesz, a nie dlatego, że wypada, że jakieś przereklamowane święto, na przykład Andrzejki. Więc nie dasz się wyciągnąć? spytała znowu. W Rotundzie grają czadową muzykę. Tym przykrzej podpierać ściany. Kiedyś bym się nie przejmowała, tylko ruszyła na parkiet, bo tuż obok pląsali znajomi. Człowiek czuł, że bawi się z własną drużyną. Teraz niby będzie Ewka i Tomek, ale jakoś to nie to samo. Chcę trochę posprzątać, wymyśliłam na poczekaniu, umyć okna, przetrzeć parkiety, sprzątać Wandrzejki? Nie łyknęłaś przypadkiem tygrysa? Wyglądam na podjaraną robotą? Nie bardzo, dlatego zastanawiam się o co chodzi. Co jej odpowiedzieć? Że nie mam ochoty bawić się na trzeciego? że wolę spędzić wieczór w mieszkaniu. Od kiedy Tomek tu wpada, staram się zwalniać jedyny pokój i przesiaduję, gdzie popadnie, w czytelniach, w pracowni komputerowej, na plantach, ale czasem chciałoby się poleżeć na miękkim tapczanie. Nie jestem w nastroju do tańców, odparłam wreszcie. Może jutro? Jutro rotunda zamknięta, ale spytamy, czy nie puszczą kilku kawałków specjalnie dla ciebie. No dobra, nie dociskam, jesteś dorosła. Zniknęła w łazience, żeby się zrobić na bóstwo. Zaraz wpadł Tomek, z grzeczności zagadał, czy dołączę. Mruknęłam, że nie lubię doczepek. Od razu zakumał. Może dlatego, że mu pasowało. Nie będzie musiał zabawiać dawnej opiekunki kolonijnej, mruknęłam pod nosem. Niech już wreszcie pójdą i zostawią mnie w spokoju. Wyszli rozchichotani niczym gimnazjaliści. Zostałam sama, rozwalona na tapczanie jak jamnik. Po godzinie leżakowania już mi się znudziło. Co teraz? Telewizor? Oprę się pokusie, zwłaszcza, że piękni i zuchwali lecieli przed szóstą. Sprzątanie, przypomniałam sobie. Potrzeba mi ruchu, a podłogą mokrej szmaty. Czego potrzeba oknom, nawet nie wspomnę. Od pogrzebu babci Ewki chyba nikt ich nie szorował, zwłaszcza górnych połaci. Trudno się zresztą dziwić. Są tak wysoko, że mycie wymaga balansowania na drabinie na najwyższym szczebelku. Wyzwanie w sam raz dla ambitnej doktorantki. Nalałam gorącej wody do wiadra i zaczęłam szorować od dołu. W połowie roboty przypomniałam sobie, że nie zdjęłam jeszcze aksamitnych zasłon. Zmieni się potem, uznałam, wracając do pucowania. Kiedy dolne połacie lśniły niczym kryształy mojej mamy, wytargałam z szafy drabinę. Mozolnie gramoliłam się na samą górę, pogwizdując dla dodania sobie animuszu. Teraz skupić się na robocie, nie patrzeć w dół, bo mnie ściągnie. Wydałam sobie komendę. Za późno. A może to kapcie okazało się zbyt śliskie? Chwila nieuwagi i gruchnęłam niczym dojrzała śliwka. Powtórzyłabym pewnie los pziaka, gdyby nie kotary. W ostatniej chwili udało mi się uczepić pazurami. Przez chwilę dyndałam, kombinując, jak dostać się na ziemię. Tak zastali mnie Ewka z Tomkiem. Powinna się zapisać na skałki. Rzucił on. Przemyślę, Wystękałam. Jeśli się nie roztrzaskam. Bez słowa podsunęli i pode mnie biurko. Końcami palców stóp niemal dotykałam politury. Puścić już kotarę, czy raczej zsunąć się jeszcze trochę? Nie zdążyłam zadecydować. Karnisz opadł pierwszy. Chyba wolę, kiedy świętujesz poza domem. Skwitowała Ewka. Szósty grudnia. Żartowała, wiem, a jednak wzięłam sobie jej słowa do serca. Dlatego każdy wieczór spędzam głównie na uczelni, bo tam najcieplej. Siedzę w komputerowej i klepie kolejne artykuły. Połowa z nich wychodzi pod nazwiskiem promotora, co on sam wdzięcznie nazywa doktorancką dziesięciną. Pasowałaby raczej połówka, ale tak nazywamy alkohol. Zresztą nie ma sensu kłócić się o nazwy. Po prostu robię, co należy z braku ciekawszych zajęć. Dziś też się zasiedziałam, zapominając zupełnie, że jest Mikołaja. Zresztą, co by takiego mi przyniósł? Deszcz ze śniegiem? Bo na rózgę trzeba sobie zasłużyć. Do dziesiątej szlifowałam tekst o zarządzaniu własnym czasem. Dosyć, uznałam wreszcie, odklejając od ekranu przekrwione oczy. Jeszcze tylko kibereki do chaty. Znaczy na wygodny tapczan u ewki. Powinien być już wolny. Wyszłam z wucetu i nieśpiesznie ruszyłam do głównej bramy. Szarpnęłam, zamknięta. No tak, zamykają tuż po dziesiątej. Stróż sprawdził pracownię, ciemno, więc polazł do siebie. Co teraz? Spanie na stole, pod kołderką, zwłaszcza? Mogę jeszcze spróbować prosić o pomoc nieznajomych. Zastukałam w bramę kilka razy. Po drugiej stronie ktoś pisnął duchy. Wydarłam karteczkę z notesu, na chybcika naskrobałam help. Czy możesz podejść do kolegium nowum i poprosić dozorce, żeby mnie uwolnił? Odwdzięczę się dużym piwem. Przepchnęłam notkę pod drzwiami, odczekałam kwadrans, wsłuchując się w kroki przechodniów, ich śmiechy, paplanina. Nikt się nie zatrzymał, żeby podnieść karteczkę. Wracam do pracowni, mruknęłam zrezygnowana. Tam przynajmniej nie wieje. Można zrobić sobie herbaty. Jest komputer, więc rozrywki zapewnione. Tylko jakie? Nie lubię łazić po forach, gdzie ludzie obrzucają się mięsem. Leszek wspominał kiedyś, że bywa na gadu. Komunikator tłumaczył, dzięki któremu można flirtować z całym światem. Mnie wystarcza, Miguel, zapewnił zaraz. Gdybym założyła sobie konto, może udałoby się odnaleźć Leszka albo kogoś ze znajomych. Wtedy dałabym znać, że tu siedzę. Wyszukałam gadu. W kwadrans później, jako użytkowniczka Malina Help, zaczęłam szukać Leszka. Znalazłam piętnastu w samym tylko Krakowie. Jak rozpoznać właściwego? Czy to Leszek XXL, czy raczej L. Blue Oyster? Roku urodzenia się nie zgadza. Leszek raczej by się nie postarzał. Mówił, że w jego branży traci się datę ważności szybciej niż w świecie modelek. A może zagadam do każdego? Tylko o co pytać na wstępie? Czy chodzi z Miguelem? Hej, Malina. Przeczytałam w okienku. Ktoś mnie zaczepił. Facet o niku Kilgor. Zapytać, czy lubi wonaguta? Zbyt banalne. Trzeba subtelniej. Nawiązać do nika, przy okazji dając do zrozumienia, że sporo się kurta czytało. To ty machnąłeś opowiadanie o dwóch drożdżach, które dusząc się we własnych ekskrementach dyskutowały o sensie życia? Nie przyszło im do głowy, że właśnie robią szampana. Odpowiedział natychmiast. Skubane. W takim razie nie będę gorsza. Traciły czas, podjęłam temat. Życie jest zabawne, kiedy się tylko przestać nad nim zastanawiać. Życie żadnej istoty nawet małej gąsienicy nie jest dla niej przyjemnym doświadczeniem. Zgodził się kilgor, pytając kim naprawdę jestem. Jesteśmy tym, kogo udajemy i dlatego musimy bardzo uważać, kogo udajemy. Przez następną godzinę obrzucaliśmy się cytatami z książek Woneguta. Wreszcie znudziły nam się popisy i zaczęliśmy gadać normalnie. Po krakowsku. Że korki coraz większe, halny daje po duszy, a smok zapiera dech w piersiach. Przez tę mgłę, napisał, Mikołaj dziś do mnie nie dotarł, a do ciebie. Zgubił mój adres zeszłej zimy, wyjawiłam. Może uznał, że jestem już dorosła. Można samemu założyć czapkę i pobawić się w Mikołaja. Można, jeśli masz dla kogo. Pozwoliłam sobie na osobisty wtręt. Więc stąd help wniku, domyślił się Kilgor. Sprawa jest prostsza, wyjaśniłam. Stróż zamknął mnie w budynku UJ na Sławkowskiej i nie wiem, jak się uwolnić. Dzwonienie odpada, bo telefon jest w sekretariacie, zamkniętym na dwa zamki, a komórki używam od święta. Kiedy stać mnie na zakup karty? Tego już nie zdradziłam. Noc na biurku może być ciekawym doświadczeniem. Dopisałam, żeby nie myślał, jaka ze mnie maruda. Znowu zaczęliśmy żartować. Bez flirtowania. Ciągle nie mogę zapomnieć o Rafale, czy może raczej o Emku. Po prostu nie jestem gotowa na nowy rozdział. Zresztą nie wiadomo, kto się kryje pod nikiem. Może prawdziwy Kilgore Trout, stary pisarz, nieudacznik szukający nagadu inspiracji. Północ, godzina duchów, zauważył. W tej samej chwili usłyszałam kroki na korytarzu. Zanim zdążyłam umrzeć na zawał, ktoś szarpnął za klamkę i zagrzmiał. Miała pan na szczęście, że kolega podskoczył do nowum i powiedział dozorcy, jak sprawy stoją. Tam przybiegł w te pędy, ci doktoranci nie znają umiaru, żeby w Mikołajki garować. Pomógł mi nieznajomy człowiek. Powinnam uznać to za prezent? 10 grudnia. Chętnie bym podziękowała, ale od tamtego czasu Kilgor nie bywa na gadu. Sprawdzam codziennie i ciągle natrafiam na czerwone słoneczko. Kto powiedział, że każde spotkanie musi mieć ciąg dalszy? W końcu nie jesteśmy na planie serialu o pięknych i zuchwałych. 16 grudnia. Zima jeszcze nie nadeszła, a wszyscy dookoła już celebrują święto wiosny. Leszek z Miguelem znowu wyjechał, Jolka z Jasperem, mama z gąbką, babcia potwierdziła. Ewka z Tomkiem opijają urodziny Ewki już trzeci dzień, jakby było z czego się cieszyć. A ja? Spędzam długie godziny w pracowni komputerowej. Piszę kolejny artykuł, tym razem dla siebie. Może nawet mi zapłacą. Szykuję testy egzaminacyjne, by odciążyć promotora, a w przerwach czatuję na gadu. Zaczepiło mnie paru nieznajomych, po kwadransie prosząc o zdjęcie. Najlepiej toples. Kolej z nikiem, wypasiony, Pochwalił się fotką kaloryfera, podobno własnej roboty. Znasz się na Photoshopie, zażartowałam. Na co wypasiony kazał mi się bujać. To znaczy, ujął rzecz dosadniej. Zanim ochłonęłam na tyle, by się odgryźć, już się wyłączył. Chyba mam dość, uznałam. Pora wracać do testów. Zaraz sobie odbiję i dołożę parę podchwytliwych pytań. Pójdzie na konto promotora. Jak tam przygotowania do świąt, przeczytałam nagle. Jolka wróciła do starej postaci? Nie, to Kilgor. Lampki wiszą od zeszłej Wigilii, poinformowałam. A u ciebie? Mam choinkę narysowaną na ścianie przez poprzednich lokatorów. Dodam parę baniek i gotowe. A prezenty też wirtualne? Wolałbym dawać te prawdziwe, wyjawił. Myśli o mnie? Czy raczej chce przekazać, że jest samotny? Może jedno i drugie. Ale jak znam życie, żadne. W końcu to tylko gadu, gadu. 21 grudnia. Ale gdzie, jak nie tu, można się porządnie wygadać? Wypisać chyba, poprawiła Ewka. Jak zwał, tak zwał. Odparłam, malując oko przed wyjściem do pracowni komputerowej. Ważne, że mam się komu zwierzyć. Ostatnio, na przykład, przyznałam się Kilgorowi, że oglądam pięknych i zuchwałych. Ulubiony serial Emerytek zażartował, więc odparłam, że tak się właśnie czuję, zwłaszcza pod koniec roku. Myślałam, że zapyta, ile naprawdę mam lat, ale zmienił temat. Najwyraźniej jest mu obojętne, z kim pisze. Więc dlaczego przed każdym wyjściem nakładam świeży tusz na rzęsy? Ot, tajemnica. Bo nam nie możesz się zwierzyć. Dobiegł mnie urażony głos Leszka. Mogę, ale ostatnio macie tyle spraw, a Kilgor... Tylko czeka, żebyś pozawracała mu gitarę. Dokończyła Ewka. Widocznie mnie lubi, rzuciłam. Zadaję tyle pytań. Skąd masz pewność, że to on, a nie ona? Bo tak się nazywał bohater książek Woneguta. Facet, o ile pamiętacie. Pstrąg zabijucha, przegrany facet po sześćdziesiątce, przypomniała Ewka. Mój Kilgor, celowo podkreśliłam słowo mój, jest młodym człowiekiem odnoszącym umiarkowane sukcesy w branży IT. A może to znucona gospodyni lub seryjny morderca? Postraszył Leszek. Taki, co za nim zabije z gwałci i to kilka razy. Końcówką od odkurzacza albo wałkiem do ciasta. Leszek i jego fantazja. Jak na gospodynie za słabo gotuje. Ostatnio przypalił risotto. A może za kilgorem kryje się pani Juzia? Ciągnął Leszek. Rany! Flirtujesz z uczelnianą sekretarką. To jeszcze gorsze niż romans z psychopatą. Jeśli myślisz, że kręcą mnie znajomości w rodzaju gorące złącza, grubo się mylisz. Ja i Kilgor mamy gdzieś romansowanie, bo jesteśmy, no właśnie kim? Parą drobinek zagubionych w kosmosie? Dwoma samotnymi mózgami uwięzionymi w słoikach niewygodnych ciał? I co właściwie nas łączy poza gadu? 23 grudnia. Jutro święta. Pierwsze bez Irka, za to z gąbką. Zaraz jadę do domu. Wrzucę tylko życzenia dla Kilgora. Odpaliłam komputer i weszłam na gadu. Malina, co robisz w Sylwestra? Przeczytałam. A co może robić w Sylwestra samotna dwudziestoparolatka, parolatka, którą wybrała kariera naukowa? Zero planów, odpisałam. Może się spotkamy na rynku. Przemyślmy wszystkie za i przeciw. Impreza jest otwarta. Nie spodoba mi się, to zniknę. Poza tym w miarę bezpiecznie, wokół pijani ludzie. Ale z drugiej strony to tylko bezimienny tłum, wielkie zbiorowisko. Łatwo człowieka zasztyletować. Nie, nie myślmy o najgorszym. A gdybym się zdecydowała, jak go rozpoznam wśród setek innych? Będę mieć na głowie ogromną czarną perukę afro. Z tych, co sprzedają na świątecznych stołach. Więc kupię taką samą, różową. Poza tym będę cała na niebiesko. Niczym Maryja. Tylko nie licz na cuda, Dziesięć godzin liczenia w pracy całkowicie mi wystarczy. Baw się dobrze na świętach. 25 grudnia. Uwielbiam Wigilję. Uwielbiam zapach choinki, płomyczki, świec odbijające się w niebieskich bańkach. Smak pierogów z kapustą polanych olejem lnianym, składanie życzeń, nawet jeśli po raz setny słyszysz, żebyś znalazła męża. Kompot zwędzonych śliwek, po którym zawsze swędzą mnie uszy. Prezenty pod choinką, zanim jeszcze zostaną rozpakowane. Wielka tajemnica. Wspólne fałszowanie kolęd. Skończyłam dekorować stół. Za dużo świeczek, oceniła mama. Ma być dużo. Na zdjęciu jest dwa razy tyle, pokazałam jej w stylu. Mnie się to nie podoba, upierała się. Wygląda jak grób w święto zmarłych. Jeszcze tylko chryzantem brakuje. Bez słowa zdjęłam cztery świeczki. Jak już koniecznie chcesz ściągać, to przynajmniej ze siedem. Cztery to żadna różnica, zerknęła na zegarek. Moja matka oczywiście się spóźnia. Pewnie toruje sobie drogę między klamotami na korytarzu, a może coś jej się stało, jak myślisz? Nic, nie myślę, idę się przebrać. Najwyższy czas, tylko w coś eleganckiego, żebym nie świeciła oczami. Przed gąbką? Nie podoba mi się, że mówisz o nim gąbka. A jak powinnam? Pan gąbka? Doktor gąbka? Narzeczony gąbka? Próbujesz mi zepsuć wieczór? Tym razem nie dam się sprowokować. Mama wymaszerowała do kuchni. Ledwo dopięłam zamek swojej świątecznej sukienki, rozległ się dzwonek. Otwórz malinka, ja mieszam uszka. Obiegłam do drzwi. Na progu stali babcia, gąbka oraz irek. Wreszcie na coś się przyda dodatkowy talerz dla wędrowca. No, siostra Irek odłamał spory kawałek opłatka statków złota i nieprzerwanego strumienia sukcesów osobistych. Masz dla mnie tę kasetę? Nie było co nagrać. Próbowałam wycisnąć z mamy jakiś łzawy monolog, ale nie daje się sprowokować. Może mnie się uda? Strasznie mi się tęskni za jej kazaniami. A ojciec? Zapytałam szeptem. Chciał przyjechać, a jakże, ale mu odrodziłem. Słusznie. Kazał was pozdrowić i powiedział, że wysyła wszystkim prezenty. W tym celu zlikwidował nawet jedno skąd. Cały ojciec trzyma fason. To co? Trzeba iść się połamać z innymi. Ruszyliśmy w obchód dookoła stołu. Mnie wypadł gąbka. Cóż, Malinko? Długo szukał słów, żebyś wreszcie zapełniła dręczącą cię pustkę. I wzajemnie, panie doktorze. Bogusiu, bogusiu, poprawiłam się, i żebyś nigdy nie żałował swojej decyzji. Też sobie tego życzę. Kończymy, kończymy, przerwała nam mama. Zapraszam do stołu. Szybko uściskałam babcię, szepcząc jej życzenia do ucha, wysłuchałam z ciekawością jej życzeń. I zarazem dobrej wróżby na przyszły rok, wreszcie ponaglani przez mamę zasiedliśmy. Przepyszny barszcz, pochwalił Gąbka. A uszka poemat, pewnie miałaś z nimi mnóstwo roboty. Przez lata wypracowałam odpowiednią technikę. A te wszystkie krokieciki, pierożki, kutje, mama doniosła to i owo, resztę lepiłam sama. Bo maliny nie można do niczego zapędzić. Ciągle na uczelni. Ja nie wiem, jak ona będzie kiedyś prowadzić dom z dwójką dzieci. Gotowanie, sprzątanie, kaszki, wywiadówki, sterty, prania, święta urządzić mężowi, poprasować koszulę. Na szczęście mi to nie grozi. Odezwałam się znad talerza uszek. Ani domu, ani faceta. O koszulach nie mówiąc. Będę musiała się tym zająć. Pobiecała mama, jak tylko weźmiemy z Bogusiem ślub. Cudowna perspektywa. Na szczęście ślub dopiero za pół roku. Wszystko jeszcze może się zdarzyć. 29 grudnia. Pojutrze Sylwester. Spotykamy się na rynku wszyscy. Ewka, Tomek, Leszek, Miguel, nawet Jolka wpadnie z Jasperem. No i być może Kilgor, o ile się nie rozmyślił. 31 grudnia. To już dziś. A ja mam jeszcze tyle roboty. Kąpiel z olejkami, prezent od babci, maseczka oczyszczająca, nawilżająca i antystresowa prezent od Irka. Potem manikur, odżywka na włosy i płukanka. Przecież nie będę cały czas w tej koszmarnej peruce. Następnie ćwiczenie nad świadomością. Żądam, żeby Kilgor nie okazał się seryjnym mordercą. Przymierzyć parę kreacji To i chyba nie włożysz. Wyraziła swoje zdanie Ewka. Ma dekolt do pępka. Przewieje ci wszystkie gości. Przecież nie mogę iść w swetrze. A dlaczego nie? Kto zobaczy, co masz pod płaszczem? Będzie tyle ludzi, telewizja, wielkie gwiazdy. Rób jak chcesz, Malina. Ja zakładam golf i kurtkę. Przynajmniej nie przemoknie od szampana. Gdzie masz się spotkać z tym swoim Kilgorem? Przy wylocie Sławkowskiej. O, w pół do jedenastej. Denerwujesz się? Nie, skąd? No może trochę, bardzo. Będziemy obserwować, obiecała. Nic złego ci się nie stanie. Co najwyżej najem się wstydu, jeśli koleś okaże się trolem. Kolejny Sylwek zmarnowany. Może lepiej nie ryzykować. Zostać sobie w mieszkaniu, pooglądać filmy akcji, wypić szampana z Grażyną Torbicką. Najgorsze, że nie wiem, co tam na mnie czeka. Chciałaś powiedzieć kto, poprawiła Ewka. Nie jestem już pewna, czy to istota ludzka. Tyle mi nagadaliście z Leszkiem, bo się martwimy, tak się ostatnio izolujesz, znikasz na całe godziny. Zadziwiające, że ktoś zauważył i na dodatek się martwi. W sumie przyjemne uczucie. Zaraz wychodzimy. Zaczynam żałować, że nie przyczepiliśmy ci podsłuchu, odezwał się Tomek poważnym głosem. A ja zaczynam żałować, że wam o wszystkim powiedziałam. Malina, nie przejmuj się tak. Ewka poklepała mnie po ramieniu. Łatwo mówić. To nie z ciebie będziemy mieć ubaw po wszystkim. Ubaw już mamy. Kończy się rok, zauważyłaś? Super. Uśmiechnęłam się szeroko niczym amerykańska stewardesa. Prawie dobrze, ocenił Tomek. Tylko trochę mniej napinki w oczach. Wywróciłam je do góry. Jeśli będziesz robić takie miny, ostrzegła Ewka, odstraszysz faceta. Nie ma opcji, żeby podszedł, przytaknął jej Tomek. Chyba że lubi Sadomaso, dodał Leszek. To co mam robić? Nic zupełnie. Bądź sobą. Dopiero dziesiąta a rynek kipi od ludzi. Gdzieś wśród nich czai się Kilgor w czarnej peruce, ale najpierw musimy znaleźć Jolkę i resztę towarzystwa. Tam są, Ewka wskazała palcem. Widzisz leszka? Tuż obok Migela. Podeszliśmy. Wszyscy już stali, lekko zaróżowieni od mrozu i grzańca. Jolka w blond lokach i obcisłych do bólu biodrówkach. Cześć Jola! Teraz Jol! Czemu malina ma taki wyraz twarzy? Zdążyła zapytać Jolka i rzuciła się ewce na szyję. Ja tymczasem witałam się z Miguelem. Wyglądał identycznie jak na zdjęciu, tyle że oprócz stringów, a może zamiast, kto wie, nosił turkusową kurtkę. Mocna opalenizna, tandetny kolczyk w uchu, na włosach ze dwa litry żelu z brokatem. Najważniejsze, że pasuje leszkowi. Ola malina, uśmiechnął się ciepło. Ola Miguel, ¿qué tal. To wszystko, co umiem po hiszpańsku, więc pora przejść na angielski. Pogawędziliśmy chwilę, ale zaraz przerwał nam jasper. Nie przywitasz się z dawnym szefem? Wyciągnął swoje wielkie jak bochny łapy. Podstawiliśmy wzorcowego niedźwiedzia i zamienili parę zdań. Sylwester nie sprzyja długim konwersacjom. Graba, uścisk, dwa cmoki zwane karpiem, szeroki uśmiech i następne proszę. Wreszcie doszło do Jolki. Jak tam Gepardy? mrugnęłam. Chodzi ci o Jaspera? domyśliła się Jolka. Malina jest rewelacyjny. Zero nudy. Jak sobie pomyślę, że mogłam wyjść za Wiktora? Tak ci dziękuję. Dopiero teraz wiem, czym jest prawdziwe życie. Po prostu czuję, powiew wiosennego wiatru, co? Dokończyłyśmy równo z Ewką. Dziesiąta trzydzieści. Pora założyć różową perukę. Malina, jesteśmy tuż obok. krzyknęła Ewka, a Tomek pokazał, że trzyma za mnie kciuki. Dobra. Idę powoli i rozglądam się dookoła. Nigdzie czarnej peruki. Są błękitne, srebrzyste, białe. Mijają mnie ludzie w maskach i kapeluszach czarnoksiężnika, roześmiane dziewczyny z doczepionymi anielskimi włosami. Tam z lewej jakiś goryl, obok rusałka Amelka. A kilgora nie ma. Pewnie się rozmyślił. Po co ja stoję w tej idiotycznej paruce? Zdjęłam ją gwałtownym ruchem, razem ze spinkami. Cholera, tyle się namęczyłam, żeby je powpinać. Wszystko do chrzanu. Niech szlak trafi taki sylwester. Wracam do chałupy. Malinka? Usłyszałam tuż obok. Kilgor nareszcie. Spóźniłeś się? zaczęłam. Waldek? Wesołych świąt! Przybiliśmy piątkę. Widziałem cię ze znajomymi. Miałem podejść się przywitać, a ty nagle wyciągnęłaś z torby różowego pudla, włożyłaś na włosy i pędzisz w moją stronę. Bawicie się w rozkazy? Co? Nie załapałam w pierwszej chwili. Można tak powiedzieć. Słuchaj, kim jest ta Żyleta w zielonym płaszczu? No, ta czarna, co ma wzrok, jakby była na głodzie. A, ta! Wreszcie dostrzegłam. Anka! Rysuje postaci do gier. Na przykład do Fire, Fire, Fire. Powaga! ucieszył się Waldek. Przecież to jedna z najbardziej czadowych gier. Jaka animacja! A wojownicy, żebyś ty widziała ich zbroje. Malina, nie poznałabyś mnie z tą laseczką? Chodź! Pociągnęłam go za rękaw. Kilgor i tak już nie przyjdzie. Podeszliśmy do moich. Waldek trzymał się nieco z tyłu. Czekał na prezentację. To on? Przystojniaka! szepnęła anka. Też mu się podobasz. I to nie on! dorzuciłam. Chcecie poznać. Waldek, no chodź, to anka. Waldemar Cebula. Waldek ukłonił się, złapał Ankę za rękę i wpił się ustami w jej rękawiczkę z tomeksu. Miło mi! Anka zatrzepotała powiekami, aż posypał się brokat i obrzuciła Waldka głodnym wzrokiem. Waldek odwzajemnił spojrzenie. Wpatrywaliby się tak w siebie całe godziny, gdyby nie moja interwencja. Musisz poznać resztę, szarpnęłam go za szalik. Jolka to znaczy Jol, Jasper, jej mąż, Leszek i Miguel też para. Waldek nawet nie mrugnął. Ewkę spotkałeś, a to i facet Tomek. My się znamy, Waldek podał mu dłoń. Z siłki, przytaknął Tomek. To co, ruszamy pod scenę? Zaproponował Leszek. Zaraz zaczną grać. Ruszyliśmy i właśnie wtedy zobaczyłam w oddali czarną perukę Afro. Ewka, to chyba on. Szepnęłam, żeby nie słyszeli inni. Kilgor. Mam iść. Jeśli nie pójdziesz, będziesz żałować cały rok, albo znając ciebie znacznie dłużej. Zaraz będę z powrotem, zapewniłam. Nie mu wreszcie. W razie czego, jesteśmy pod sceną, biegnij, zanim się rozpłynie. Znikłam w tłumie. Zdążyłam jeszcze usłyszeć, jak Leszek pyta Ewki, gdzie malina? Ruszyła tropem białego królika. Usłyszałam i już byłam przy Szewskiej. Zaczęłam przeciskać się między ludźmi. Nigdzie czarnej peruki. Może zdjął? Jak go teraz poznam? Nie, jest. Stoi do mnie tyłem, rozgląda się na boki. Podeszłam powoli. Stanęłam tuż za nim i zapytałam. Kilgor? Odwrócił się, zerknął na różową perułkę, którą ściskałam w dłoni. Malina, szukałem cię. Poczułam, jak pulsuje mi w uszach, żebym tylko nie dostała wylewu. Właśnie teraz, kiedy coś się zaczyna. Czekałam kwadrans akademicki, a potem wróciłam do paczki. Jak papieros, pokręcił głową. Szukałem cię w sierpniu. Byłem u ciebie na stacji. Chciałem zrobić ci urodzinową niespodziankę. Otworzył mi jakiś kolo z łańcuchem na szyi. Waldek, nowy lokator. Nie chciał dać twojego adresu. Był na mnie zły i musiał odreagować, wyjaśniłam. Potem zajrzałem na uczelnię, ale wasza sekretarka była strasznie rozkojarzona. Przeżywała śmierć doktora Pyziaka. Trzeba jej wybaczyć. Rany skąd u mnie tyle wyrozumiałości? Kiedyś spotkałem cię na rynku, ciągnął Emek. Miałem podejść, ale byłaś z takim blond olbrzymem w typie Lundgrena. Roześmiana, szczęśliwa. To mój były szef, a obecnie mąż przyjaciółki. Oprowadzałam go po mieście. Wreszcie przypomniałem sobie, że mam twój e-mail. Postanowiłem napisać, ale wcześniej wszedłem na chwilę na gadu i pomyślałem, że sprawdzę, czy nie ma tam kogoś o imieniu Malina. Liczyłem, że nie używasz nika. No proszę. A ja przez lata narzekałam, że nie dorobiłam się fajnego przydomka. Taki Leszek miał ich całe mnóstwo. Frywolnych, zabawnych, czasem złośliwych, a ja wszędzie byłam tylko Maliną. Dlaczego dopiero w sierpniu? Mruknęłam do siebie. Usłyszał i od razu załapał. Rafałowi musiałabym tłumaczyć niczym dziecku specjalnej troski. Czasami nie chcesz przyspieszać, odparł Emek, bo czujesz, że to coś wyjątkowego. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero! Poleciały w górę korki od szampana, butelki, czapki, peruki, szaliki, nawet kurtki na niebie rozprysły setki sztucznych ogni. Wszystkiego naj w nowym roku, wykrzyczał mi do ucha Emek, żebym już nigdy nie musiał cię szukać. Staliśmy tak mocno przytuleni do siebie, nie zwracając uwagi na rozkrzyczany tłum, wybuchające tuż obok petardy, lające się na nas strumienie szampana, a nawet sztuczne ognie. Pierwszy stycznia. Obudziłam się koło pierwszej. Wreszcie! Odezwała się Ewka. Emek dzwonił już z pięć razy. Może nadrabia te miesiące, kiedy nie tyrknął ani razu. Nagle zaczęło mu się śpieszyć. Czemu mnie nie obudziłaś? Wygramoliłam się spod kołdry i usiadłam na brzegu łóżka. Myślisz, że to takie łatwe? Dotknęłam dłońmi głowy. Jeden wielki kołtun z włosów, lakieru i szampana, a nad uchem samotna spinka. Zerknęłam na szczudła nóg wystające spod przykrótkiej koszuli. Na lewej łydce olbrzymi siniak. Na prawej rana, pewnie od butelki. Oceniamy straty? Zapytała Ewka. Ja też mam sińca na kolanie. Ktoś rzucił butelką o ziemię i dostałam odłamkiem. Najdziwniejsze, że skóra przecięta do krwi, a stopy całe. Ta dzisiejsza technologia. Co tak siedzisz bez ruchu? Bo dziwnie się czuję. Znowu pomacałam głowę. Kac? Podpowiedziała Ewka. Nie, wypiłam tylko szampana. Co to może być? Grypa? Nie, bo nie łamie mnie w kościach. Może to guz mózgu, jak u pyziaka, ale czy czułabym wtedy spokój? Właśnie spokój i coś jeszcze. Już wiem, brak pustki. Nie ma jej. Nie ma, po prostu znikła. Bez śladu. Jakie to uczucie? Zapytał Emek. Siedzimy w jego kuchni, przyklejeni do siebie niczym dwie kulki plasteliny. Przyjemne? Raczej dziwne, jak świeżo wypełniony ząb. Cały czas dotykasz językiem miejsca, gdzie wcześniej była wyrwa, próbując się przyzwyczaić. I wiesz co? Wiem, przytaknął Emek. Trochę ci tej pustki brakuje. Drugi stycznia. Poczułam coś jeszcze. Wreszcie, po raz pierwszy od wieków, co ja mówię tysiącleci, nareszcie czuję, że jestem skończoną całością. Samowystarczalną, niezależną, wolną jak ptak. To by znaczyło tylko jedno, stwierdził Leszek po długiej chwili namysłu, że spotkałaś wreszcie swoją połówkę najprawdziwszą połówkę banana. 5 stycznia. Co robi ambitna doktorantka na początku nowego tysiąclecia? Kiedy zwykli ludzie nadal trawią świąteczny bigos i rozprawiają o urazach spowodowanych przez petardy, ambitna doktorantka udaje się w obchód po bibliotekach. Dzień dobry, chciałam sprolongować kartę. Proszę dowód, starą kartę oraz indeks, wyracytowała pracownica biblioteki. Kiedy dokonano zapisu? Pod koniec stycznia. Zmieniło się coś od tego czasu? Czy się zmieniło? Mama otrzymała rozwód i zaręczyła się z Gąbką. Irek uciekł do Niemiec. Jolka wyszła za Jaspera. Ewka znalazła wielką miłość. Leszek znalazł wielką miłość. Anka znalazła wielką miłość. Ja znalazłam... Nie będę zapeszać. Po prostu nie czuję już pustki. Słyszy mnie pani? Tak? Ocknęłam się. Może adres, miejsce pracy, stan cywilny? Spojrzałam Emkowi w oczy. Uśmiechnął się, jak tylko on potrafi. Nie wszystko po staremu. Izabela Sowa. Koniec. Dziękujemy za wysłuchanie książki Izabeli Sowy zatytułowanej Smak świeżych malin i zapraszamy do pozostawienia opinii oraz wysłuchania kolejnych tomów z cyklu Smak świeżych malin. Czytała Karolina Kalina. Wydawca X Audio. Nagranie na podstawie edycji książkowej Wydawnictwo IS. Warszawa 2017 prawa do tekstu Izabela Sowa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nagrań RTV bez zezwolenia, zabronione.